Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To wielki zaszczyt być dzisiaj razem z Państwem na tak ważnej konferencji, ważnej dla nas wszystkich, ważnej dla pacjentów, ważnej ze względu na skalę przedsięwzięcia. Dziś spotykamy się na konferencji dotyczącej kwalifikacji pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. I będziemy mówić o pierwszym chyba tak rozległym, tak ważnym, tak dużym projekcie, projekcie dotyczącym kształcenia podyplomowego pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Będziemy mówić o projekcie, którego beneficjentem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Projekcie, który jest realizowany dzięki funduszom unijnym. Projekcie, który zakłada przeszkolenie 35 tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych, bezpłatnych kursach, w których może wziąć udział każdy, kto ma prawo wykonywania zawodu, a także staż pracy wynoszący co najmniej 6 miesięcy. Szanowni Państwo, ważny projekt, projekt, powiedziałam, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, które także zostały w tak różnorodny sposób przygotowane, adekwatnie do wyzwań, jakie pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Ale to też jest niezwykła propozycja dla wszystkich Państwa, pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Państwo jesteście takim środowiskiem wśród zawodów medycznych, który kształci się z niezwykłą pasją, który stawia na rozwój kompetencji, kwalifikacji. Także szczególnie istotne dla nas wszystkich jest to, że ten projekt jest już realizowany, bo kursy się rozpoczęły, że będzie realizowany. Oczywiście wiele informacji dzisiaj w trakcie naszego spotkania. Konferencja składa się z dwóch części, z pierwszej części wykładowej. Mamy tutaj znakomite wykładowczynie. Panie będą prezentować najistotniejsze informacje związane właśnie z potrzebą kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. A druga część to będzie debata systemowa i mam nadzieję, że poruszymy też wiele istotnych kwestii związanych z właściwym wykorzystaniem tego potencjału, który jest w Państwa środowisku. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wstępu, no ale gospodarzem dzisiejszego spotkania jest prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, pani Zofia Małas. Pani prezes, zapraszam panią na scenę i witam serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo. Myślę, że wstęp już został zrobiony, czemu poświęcona jest nasze dzisiejsze spotkanie i jutrzejsza konferencja. Główny cel to jest jak najszerzej, żebyśmy poinformowały nasze koleżanki i kolegów, pielęgniarki, pielęgniarzy, położnych, żebyśmy poinformowali o projekcie, który w zasadzie rozpoczęliśmy już od września, ale projekt, który ma, tu już usłyszeliśmy, za zadanie przeszkolić 10% stanu pielęgniarsko-położniczego. To jest 35 tysięcy, może być więcej. Już to usłyszałam od pana naczelnika, że nawet jeżeli damy radę przerobić więcej, to środki się znajdą. Dziękuję panie naczelniku. Pan minister, nie wiem czy newsa już zna ostatniego, myślę, że tak. W każdym bądź razie zadanie i przedsięwzięcie dla Naczelnej Izby, Naczelnej Rady, bo to Naczelna Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu, jest niebagatelne. Środki są duże. Myślę, że całość wspólnie z naszym partnerem, czyli Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ogarnęliśmy już te trudne początki, bo zawsze początek jest trudny. No, oczywiście pan minister Bromber jest tutaj w imieniu też ministra Niedzielskiego, który pojawi się na naszej debacie i myślę, że też skieruje trochę takich istotnych, bym powiedziała, informacji, ale też weźmie głos w dyskusji, dlaczego akurat my jako środowisko pielęgniarek i położnych
co by tu nie powiedzieć, zostaliśmy wyróżnieni propozycją przystąpienia do tego projektu. Zadanie jest ogromne, ale środowisko pielęgniarek położnych jest przyzwyczajone, że zadanie jest do wykonania. I tak też do tego podchodzimy. Chcę przywitać, ja jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że głównym celem oczywiście jest podniesienie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne. To będzie 16 kursów, 13 specjalistycznych, w tym 3 kursy kwalifikacyjne i nasze kontrole już po Polsce jeżdżą oczywiście, bo tak jak powiedziałam, od września fizycznie zaczęliśmy już kształcić, czyli szkolić i mamy feedback, czyli informacje, jak bardzo dużym zainteresowaniem, jak dobrze zostały odebrane te kursy w środowisku. Ja sama byłam już w kilku miejscach i na przykład kursy, które mają wyposażyć nasze koleżanki i kolegów w tak zwane miękkie umiejętności, chociażby komunikacja interpersonalna. To słyszę, że oprócz oczywiście zawodowych problemów, że bardzo potrzebny kontakt z pacjentem, z rodziną pacjenta, ale też własne problemy, niektóre mówią, że udało im się rozwiązać, co tylko może cieszyć, bo jak mówimy, zadowolony personel, to personel też dobrze pracujący przy pacjencie. I stąd, proszę Państwa, jesteśmy wdzięczni, że mamy taką propozycję, że mamy taką możliwość. Zadanie przeogromne, praca bardzo duża do wykonania. Ciąży na nas, jako na Naczelnej Radzie, głównym beneficjencie, ten obowiązek sprostania. Ale tak jak już powiedziałam, zrobimy wszystko, żeby sprostać. Chciałam serdecznie przywitać wszystkich Państwa na dzień dobry, a w szczególności panią Barbarę Brodawską-Mączka, dyrektora generalnego Kancelarii Prezydenta. Tu zaraz pani dyrektor skieruje do nas list. Pani minister, szef Kancelarii Prezydenta i Grażyna Ignaczak-Bandych będzie na debacie. Pani minister Adam Niedzielski również będzie na debacie, a w tym momencie jest pan wiceminister Piotr Bromber i jest pani dyrektor Gadomska, gdzie to bym powiedziała też duże zadanie, że udało nam się wspólnie sięgnąć po ten projekt. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam panią dyrektor Guzak Beatę i dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i panią wicedyrektor Beatę Szlendak. Myślę, że panie dotrą, bo potwierdziły akces tutaj dzisiaj. Także jeszcze bardzo serdecznie witam pana. Pan prezes Filip Nowak będzie na debacie. I serdecznie witam, proszę Państwa, nie chciałabym nikogo pominąć, ale też nie jestem w stanie wymienić wszystkich, panią prezes PTP-u, doktor Grażynkę Wójcich, witam serdecznie. Witam serdecznie pana naczelnika, bo tutaj bez pana naczelnika i bez pani dyrektor, właśnie pan Juszczyński, pani dyrektor, nie bylibyśmy w stanie w ogóle rozpocząć tego przedsięwzięcia. Szukam jeszcze, mam tutaj listę, no witam nasze koleżanki, wykładowców, będą się prezentować, myślę, że będziemy przedstawiać. Szanowni Państwo, ale przede wszystkim witam wszystkich Państwa tutaj uczestników. To są koordynatorzy projektu, to są przewodniczące okręgowych izb. To jest duża, liczna reprezentacja tak naprawdę osób, na których bym powiedziała będzie ciążyło odium zrealizowania projektu. W związku z tym ta konferencja dzisiejsza z warsztatami, jutro warsztaty,
jest poświęcona temu, żeby też dać Państwu wiedzę i takie praktyczne umiejętności, w jaki sposób mamy ten projekt nasz reklamować. Bo bez, jak wiecie, bez dotarcia z informacją do najmniejszych nawet obszarów naszego kraju, przedsięwzięcie to nie miałoby powodzenia. W związku z tym ta konferencja jest konieczna. Zejdziemy z tymi konferencjami, ta jest otwierająca, rozpoczynająca, a zejdziemy w dół, bym powiedziała, przepraszam, mówię w dół, na teren każdego województwa. Odbędzie się taka jednodniowa konferencja, która jeszcze będzie już w całej Polsce miała ten sam cel, czyli wyposażyć w wiedzę, umiejętności, jak mówić o projekcie, jak zachęcać nasze koleżanki do wzięcia udziału w takiej wybranej przez siebie formie kształcenia podyplomowego. No i wiemy, że głównym takim tematem też i modułem, który znajduje się w każdym kursie, to jest moduł covidowy. Jak wiecie Państwo, epidemia pokazała, że nigdy nie jesteśmy gotowi na to, co przyniesie życie. No i przydałoby się rzeczywiście tą wiedzę poszerzyć i taki jest też cel tego projektu, że każdy kurs zawiera taką właśnie merytoryczną informację poszerzoną na temat chorób zakaźnych i konsekwencji i postępowania przez personel pielęgniarsko-położniczy. Może na tym etapie ja zakończę. Przepraszam, kogo nie przywitałam tak z nazwiska, ale z całego serca witam wszystkich Państwa i bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Prezes. Proszę pozostać na scenie. Tak jak Pani Prezes wspomniała, patronat nad dzisiejszą konferencją objęła pierwsza dama, Pani Prezydentowa, Pani Agata Kornhauser-Duda. Z nami jest Pani Dyrektor Barbara Brodowska-Mączka, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Dyrektor, zapraszam. Pani Dyrektor odczyta list od pierwszej damy, której patronat mamy nad konferencją właśnie. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, skierowany do uczestników i organizatorów konferencji Kwalifikacje pielęgniarek i położnych, a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Szanowni Państwo, pielęgniarstwo jest jednym z filarów skutecznej medycyny. Współczesne badania naukowe pokazują, że o powodzeniu terapii decydują nie tylko leki i zabiegi medyczne, ale również kondycja psychiczna pacjentów umocniona dzięki troskliwej opiece. Rośnie także rola profilaktyki oraz promocji zdrowia. Misja pielęgniarki ma więc ogromne znaczenie. Tak jak nie można sobie wyobrazić medycyny bez lekarzy, tak medycyna nie mogłaby funkcjonować bez pielęgniarek i położnych. Należy o tym zawsze pamiętać. Trzeba też zaznaczyć, że choć pielęgniarstwo jest zawodem sfeminizowanym, to przecież wykonują go także i mężczyźni. Również oni mają pokaźny wkład w rozwój opieki medycznej nad pacjentem. Pielęgniarstwo to powołanie do służenia innym, to oddanie siebie drugiemu człowiekowi, który jest cierpiący, bezradny, pogrążony w bólu i smutku. Zawód ten wymaga zatem szczególnych predyspozycji i cech charakteru, dużego wyczucia i empatii, ponieważ bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów jest najważniejsze. Z tego też powodu cieszę się, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podnosi ten temat podczas dzisiejszego spotkania, które inicjuje szerszy projekt wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wiedza i wysokie kwalifikacje są niezbędne, by dobrze pełnić tę prestiżową i ważną społecznie służbę, ponieważ zawód i praktyka pielęgniarska jest jedną z najbardziej wymagających profesji, która polega na zapewnieniu codziennej opieki nad pacjentami w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach i innych placówkach opieki zdrowotnej w całym kraju. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i życzę, by dzisiejsza konferencja przyniosła pokładane w niej nadzieje i oczekiwania oraz skłoniła pielęgniarki, pielęgniarzy i położne do jeszcze wydajniejszego pogłębiania wiedzy, ponieważ najgłębszym sensem Państwa pracy jest pacjent i jego dobro. Z wyrazami szacunku, Agata Kornhauser-Duda. Pani Dyrektor,
Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Dziękujemy pani prezydentowej za patronat. Szanowni państwo, pani prezes, na ręce uczestników i organizatorów konferencji szkoleniowej Kwalifikacje pielęgniarek i położnych, a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów specjalne słowa skierowała pani marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pani Elżbieta Witek. Pozwolą państwo, że odczytam ten list. Szanowni państwo, z dużą satysfakcją przyjęłam wiadomość o konferencji szkoleniowej organizowanej w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Nie mogąc wziąć udziału w tej konferencji, przesyłam serdeczne pozdrowienia organizatorom i wszystkim uczestnikom tego wydarzenia. Pierwsze miesiące pandemii koronawirusa były dla nas i dla całego świata czasem niezwykle trudnym. Sytuację pogarszała również niepewność jutra i wzmożona troska o najbliższe nam osoby. Ale sytuacja ta uwidoczniła nowe wyzwania związane z aspektami zdrowia publicznego. Z drugiej zaś strony Polacy pokazali, co znaczy ludzka solidarność i wzajemna pomoc. Na początku tego roku niestety okazało się, że Polska stanęła w obliczu kolejnego międzynarodowego wyzwania, jakim był wybuch wojny w Ukrainie. Środowisko pielęgniarek i położnych wyszły z ofiarną, natychmiastową pomocą uchodźcom, a także zorganizowały medyczne wsparcie dla tych, którzy nie opuścili swoich domów. Wszyscy wiemy, że materialna pomoc nie rozwiązuje wszystkich problemów. Równie ważne jest poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Szanowni państwo, proste słowo dziękuję to zbyt mało, bym mogła wyrazić swoją wdzięczność polskim pielęgniarkom i położnym za ciężką i jakże odpowiedzialną pracę, poświęcenie i zaangażowanie. Dziękuję, że pomimo wielu obowiązków i wyzwań współczesnych czasów znajdujecie, panie i panowie, siłę na podnoszenie swoich kwalifikacji, by jeszcze lepiej wiedzą i umiejętnościami służyć pacjentom. Życzę więc, aby ta konferencja szkoleniowa spełniła państwa oczekiwania i przyniosła odpowiedź na szereg pytań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa pacjentów. Serdecznie pozdrawiam, łączę wyrazy szacunku. Elżbieta Witek. Dziękujemy za te słowa. Szanowni państwo, pan minister Piotr Bromber jest dzisiaj naszym gościem. Panie ministrze, będzie nam bardzo miło, jeśli zechce pan powiedzieć kilka zdań. Zapraszamy do nas. Bardzo proszę. Pani prezes, pani dyrektor, panie, panowie. Ten projekt jest przykład na to, że można wypracowywać pewne rozwiązania. Pamiętam początki, moje początki relacji ze środowiskiem, z zawodami medycznymi. Tam często pojawiało się słowo, że wywalczyliśmy. Mam nadzieję, tak zakładam, że efektem tych naszych relacji będzie to, że zastąpimy to słowo, wywalczyliśmy, wypracowaliśmy. To jest, tak jak powiedziałem, ten projekt jest bardzo dobrym tego przykładem, że można wypracowywać wspólnie pewne rozwiązania. Wspólnie opracowujemy nowe standardy. Mam nadzieję, że to jest tylko kwestia formalna opublikowania projektu rozporządzenia. Wspólnie również pracujemy nad taryfikatorem. Udało nam się odwrócić negatywny trend, jeżeli chodzi o pielęgniarki aktywne, zarejestrowane i aktywne, wchodzące do zawodu. Rośnie liczba szkół kształcących na kierunku pielęgniarstwa i położnictwa. To znaczy, że ten zawód jest coraz bardziej atrakcyjny. I naszym celem jest to, żeby ten zawód był jeszcze bardziej atrakcyjny, po to, żeby z jednej strony docenić pracę pielęgniarek i położnych, ale również stworzyć ludziom młodym perspektywę do rozwoju, perspektywę i chęć kształcenia na tym kierunku. I tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że moja obecność, obecność pana ministra, obecność pana prezesa Nowaka to też efekt tego słowa, współpraca. I w tym duchu, i w tym, przy tym słowie pozostajemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie ministrze. Pani prezes jeszcze. Dziękuję też pani prezes, bo myślę, że zakończyliśmy tę część, ale bardzo proszę jeszcze słowo podsumowania. Chciałam jeszcze słowo, bo jest wśród nas bardzo szerokie grono też konsultantów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa. Bardzo dziękuję za przybycie, bo to są też pracownicy Ministerstwa Zdrowia, ale nasze koleżanki, które bardzo, bardzo nas wspierają we wszystkich przedsięwzięciach. W związku z tym jeszcze chciałam przywitać też przedstawicieli organizacji pielęgniarskich, choćby Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek, panią Bernadetę Machnik, tak, i jeszcze
Kogo nie wymieniłam, to już pewnie jeszcze raz przywitam wszystkim i uroczyście otwieram konferencję, którą będziemy dziś i jutro tutaj, bym powiedziała, prowadzić i mieli przyjemność być wspólnie razem spędzić pewnie owocny czas. Dziękuję bardzo. Z całą pewnością. Dziękuję pani prezes. Bardzo proszę może tędy. Szanowni Państwo, rozpoczynamy część naszej konferencji, część wykładową. Za chwilę wysłuchamy czterech wykładów, niezwykle interesujące. Myślę, że będą dla Państwa także bardzo ważną inspiracją, no ale przede wszystkim też kompendium wiedzy. Pierwszy wykład wygłosi pani profesor Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Gdański Uniwersytet Medyczny. Za chwilę zobaczą Państwo tytuł tego wykładu: Właściwe wykorzystanie kadr pielęgniarskich i położnych w aspekcie dostępności doświadczeń zdrowotnych w reakcji na pandemię COVID-19. Bardzo proszę pani profesor, zapraszam panią na scenę i oddaję pani głos. Tam jest mikrofon. Pani prezes, pani dyrektor, panie ministrze, szanowni państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Jesteśmy troszkę przed czasem, co mnie zadawala, ponieważ chciałabym nieco więcej poopowiadać, ale potrzebuję wskaźnika. O, dobrze. Proszę państwa, rozpocznę, jeśli pozwolicie, od pewnych faktów, które dotyczą generalnie systemu opieki zdrowotnej, a potem skupię się na tym, co w naszym kraju. Jak spojrzymy właśnie w sposób taki całościowy, to wiemy, że na 8% produktu krajowego średnio przeznaczamy na świecie na system opieki zdrowotnej. To jest dziesiątki milionów miejsc pracy, bo są to nie tylko różne zawody medyczne, ale są to też firmy współpracujące. Tym, na czym się zazwyczaj skupiają organizatorzy, niestety jest przede wszystkim prowadzenie badań na rzecz rozwoju produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych, i to jest ponad 100 miliardów dolarów rocznie. A dlaczego powiedziałam niestety, to za chwilę. Idąc dalej, proszę państwa, wiemy, że jest to wielka maszyna napędowa, która łączy, ale też tworzy wiele różnych zagrożeń, począwszy od firm farmaceutycznych po systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Idąc dalej, mamy też pewne różnice. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych mieszka 5% ludności świata, jednak to właśnie na tę ludność wydajemy prawie 40% globalnego budżetu. Japonia to taki kraj jak Nigeria, ale to ona wydaje 270 razy więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną. Stąd możemy powiedzieć, że niestety, proszę państwa, 84% ludności świata ma tylko 11% globalnego budżetu, przy czym właśnie 93% wszystkich chorób dotyczy tejże grupy. A w ich świecie, w tym świecie, który nie do końca jest sprawiedliwy, niestety dzieją się takie rzeczy, które państwo widzicie na slajdzie. Codziennie mamy pewne tragedie z tego wynikające. Idąc dalej, możemy powiedzieć, że ta nierówność niestety jest też pewną śmiertelną rzeczywistością, ponieważ nie wszyscy mają taki sam dostęp do medycyny, do leków, do środków, i myślę, że szczególnie pandemia COVID dała nam tego, no, taki bardzo jaskrawy obraz. Kolejne fakty mówią o tym, że ta globalna opieka jest naprawdę niesprawiedliwa, i stąd też, proszę państwa, często spotykamy się z takimi sytuacjami, że właśnie politycy wykorzystują opiekę zdrowotną, szczególnie w hasłach wyborczych, mówiąc, że będzie lepiej, tak? Że my zrobimy coś lepszego, damy więcej środków. Jest to fantastyczna działka też do zdobywania wyborców. Natomiast dla nas, dla osób, które czują się odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej i za to, jak kadry w tym systemie mają funkcjonować, istotne jest też to, co mówią organizacje skupiające się na wielu istotnych aspektach. Jedną z nich jest chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, która mówi, że my powinniśmy przede wszystkim inwestować pieniądze w badania nad systemami opieki zdrowotnej, czyli jak rozwiązać chociażby ogromne braki kadry medycznej, które są problemem całego świata.
Niestety jest to, można powiedzieć, stare i nowe wyzwanie dla osób, które zajmują się polityką zdrowotną, nie tylko na poziomie krajowym, ale również i międzynarodowym. A szczególnie zobaczyliśmy to podczas pandemii COVID. I teraz, proszę Państwa, wracam do kraju. Nie będę tego opowiadała, bo ci, którzy zdają pielęgniarstwo, wiedzą jak było, ale są to pewne kluczowe daty, które świadczą o rozwoju środowiska pielęgniarek i położnych w Polsce. Ja wymieniłam tylko te, które były związane z ustawodawstwem, a to ustawodawstwo zmienia rzeczywistość i praktykę, dlatego jest ono tak bardzo istotne. Ale proszę Państwa, to jest historia. Dzisiaj młodzi ludzie chcą funkcjonować tak jak ci tutaj. To są nasi studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To są ludzie, którzy skończyli licea ogólnokształcące, znają średnio dwa języki i oni już nie chcą tylko się opiekować. Oni chcą realizować szereg różnych świadczeń, które dadzą im swobodę tworzenia tego, co jest istotne dla współczesnego pacjenta. I idąc dalej, proszę Państwa, przepraszam, tylko się cofnę. Bo tutaj pokazuję jedną rzecz mimo tych zmian znowu ustawodawczych, które są ważne. Od ponad 20 lat w Polsce w zawodzie pielęgniarki i położnej kształcimy na poziomie wyższym. Nie ma innej ścieżki, wszyscy o tym wiemy. I czy to rzeczywiście wprowadziło zmiany w system opieki zdrowotnej? Czy rzeczywiście stworzyliśmy nowy model, nowe role funkcjonowania dla tych zawodów? Jak my kształcimy? Ci z Państwa, którzy mają związek z uczelniami wyższymi, wiedzą, jak wyglądają chociażby pracownie symulacji medycznej. My dajemy im dzisiaj pełen pakiet umiejętności. To już nie jest kształcenie podstawowe. To są umiejętności specjalistyczne. Symulacja problemów klinicznych, bardzo zaawansowana. Pielęgniarstwo anestezjologiczne, operacyjne, to już jest zupełnie inna półka. I podzielę się z Państwem też zdjęciami sprzed 2 miesięcy dokładnie. To są nasze koleżanki ze Stanów, jeden z uniwersytetów, gdzie miałam przyjemność odbyć ponadmiesięczny staż we wrześniu tego roku. Tam już się nie uczy ścielenia łóżek, karmienia. Od tego są asystentki pielęgniarskie. Podział zadań. Uczymy w zupełnie inny sposób, staramy się wykazać te umiejętności, które na poziomie wyższym powinny być kształcone. I teraz idąc dalej, proszę Państwa, patrzę też na czas. Mamy fantastyczne organizacje międzynarodowe, jak chociażby Międzynarodowa Rada Pielęgniarek. Pokazuję hasła sprzed lat. Ale od dawna ta organizacja nam mówi, kim są pielęgniarki, w jaką stronę powinny pójść, jakim są istotnym zasobem dla systemu opieki zdrowotnej. Daje nam wyniki badań, daje nam analizy, pokazuje nam pewne wyznaczniki, które w niektórych krajach miały miejsce. No i tak, proszę Państwa, my mamy fantastyczne dokumenty. Mamy opracowane przez właśnie ICN pełen zakres kompetencji pielęgniarki specjalistki. Nie ma czegoś takiego, że są wszystkie pielęgniarki takie same. W każdym jakby rozwiniętym kraju pielęgniarki dzielą się na poziomy, na zakresy kompetencji. W Holandii jest ich na przykład 5, tak? I tak samo powinno być w Polsce. Myśmy zrobili bardzo, powiedziałabym, intensywną regulację płacową, ale za tym nie poszedł taki jednoznacznie usystematyzowany podział kompetencji. To musimy nadrobić. EFN dał nam ramy kompetencji. Mamy dokładnie rozpisane to wszystko. Wystarczy tylko z tego korzystać. Ale i proszę Państwa, nasze Ministerstwo Zdrowia też pracuje. Też ma świetne dokumenty. Między innymi sprzed 2 lat, i to niecałych, jest raport, który porównuje kilka krajów. Jest wszystko napisane, co można robić, jakie są zadania, jakie są wyznaczniki. Nie mówię już o opracowanej wcześniej strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa, tylko że no niestety te zapisy nie do końca weszły w życie. I teraz podzielę się jeszcze kilkoma, proszę Państwa, elementami. WHO. Znowu,
Od dawna mamy opracowanie, które jednoznacznie mówi o tym, w jaką stronę powinniśmy pójść, jakie jest 5 kluczowych obszarów. To wszystko Państwo widzicie, ja nie będę tego odczytywała. Możemy sobie tylko zadać pytanie, czy my korzystamy z tych gotowych wzorców, z gotowych dokumentów, w których jednoznacznie jest napisane, co możemy robić, w jaką stronę pójść. Jak patrzymy na przykłady wyników badań, znane siedzi z nami tutaj pani profesor Kuska, która uczestniczyła w tym projekcie. Proszę Państwa, to są opublikowane badania w Lancecie, jednoznacznie wskazujące o tym, że im więcej pielęgniarek dobrze wykształconych, tym mniej zdarzeń niepożądanych, tym mniejsza śmiertelność pacjentów. I kiedyś nam mówiono, ach, to są badania zagraniczne. Nieprawda, myśmy je w Polsce też robili. Osobiście w Trójmieście, proszę Państwa, zbadaliśmy ponad 45 tysięcy pacjentów, 3-letnie obserwacje. I co? Te same wyniki badań, te same wskaźniki. Bardzo dobra decyzja, że pielęgniarki studiują. W końcu mniej zdarzeń niepożądanych, mniej śmiertelności i tak dalej. Ale dodatkowo, proszę Państwa, my możemy to policzyć. W tym roku ukazała się publikacja, gdzie myśmy jeszcze przeliczyli to na pieniądze. Jakie to są oszczędności dla pracodawcy? Ile mniej wyda pieniędzy dzięki temu, że zatrudni dobrze wykształcone pielęgniarki i położne? Więc warto, warto na pewno w tą stronę pójść. Kolejny przykład. Proszę Państwa, recepty. Tutaj macie wymienione bazowe kraje, ale to nie są wszystkie na świecie, które wprowadziły te uprawnienia dla pielęgniarek i położnych. Stany Zjednoczone to są lata 60. Proszę Państwa, to jest 70 lat temu, możemy powiedzieć, tak? I tak samo no, nawet te Chiny, tak, o których różnie mówimy, ale zobaczcie, tam są też kraje afrykańskie. To nie jest nic odkrywczego. A my się z tym bujamy. My mamy ciągle jakiś problem. Zwróćcie Państwo uwagę, że Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, bo to była organizacja właściwie inicjująca te zmiany, od dawna, czyli 10 lat temu, napisała kilka stanowisk. Ja tylko jedno z nich tutaj Państwu pokazuję. Na poziomie studiów magisterskich powinniśmy kształcić pielęgniarki zaawansowanej praktyki, nie kolejną pielęgniarkę ogólną. Dajmy im kwalifikacje, daliśmy im teraz pieniądze, to dajmy im kompetencje. Rozszerzmy to, proszę Państwa. Stwórzmy rzeczywiście specjalistki z prawdziwego zdarzenia. W Stanach często spotykamy się z takim systemem organizacji, że na każdym dyżurze jest jedna specjalistka. I to jest ta koordynująca, nadzorująca, mająca decyzyjność. I wtedy w wielu oddziałach nie ma już na dyżurach lekarzy, na dyżurach nocnych, bo po co? Poradzą sobie. Jest to tańsze dla systemu opieki zdrowotnej. Każdy, kto się zna na organizacji systemu opieki zdrowotnej, liczy pieniądze. I my możemy to też zrobić. A jakie korzyści? Jest mnóstwo badań, które mówią o tym, że pacjenci lepiej jakby odbierają, mają więcej czasu na porozmawianie i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę tego przytaczała, bo dzisiaj nie mamy na to za dużo czasu. Ale proszę Państwa, są i polskie badania. Jest pielęgniarka, profesor Marcinkiewicz, która od lat bada podstawową opiekę zdrowotną, jak te zmiany, które zostały wprowadzone w ramach reformy, wpływają na pacjenta. Mamy jednoznaczne wyniki. Tu jest 8 lat obserwacji, 2000 pacjentów. Wszyscy mówią, że mają wyższy poziom satysfakcji. Ale to nie tylko to. Pielęgniarki, które prowadzą samodzielną działalność, mówię o praktyce pielęgniarki POZ-u, częściej są w domu pacjenta. One mają lepszy kontakt z pacjentami, więc trzeba im właśnie pozwolić na to, żeby te zadania realizowały w sposób rzeczywisty. A przykład z Anglii. Tam, proszę Państwa, co roku prawie 13 milionów tak różnych opakowań, średnio 11 recept tygodniowo przez każdą z pielęgniarek, a jest ich 54 tysiące, mówię o tych, które mają uprawnienia. A Polska? My mamy, proszę Państwa, co roku 180 milionów porad w POZ-cie. A ile recept pielęgniarskich? 3 miliony tylko. No coś jest nie tak. My po prostu nie promujemy tego, co możemy dać naszym pacjentom i w jaki sposób to zorganizować. I proszę Państwa, co w związku z tym obnażyła epidemia COVID? Brak zasobów. O tym nie będziemy mówić, bo to jest problem ogólnoświatowy. I nieważne, jaki byłby minister zdrowia,
Żaden sobie nie poradzi z tym od razu. To jest wieloletnia praca i to są zaniedbania kilku dekad. Ale brak wykorzystania kompetencji pielęgniarskich? No coś jest nie tak. No proszę Państwa, przecież przed COVID-em pielęgniarka musiała mieć kurs podyplomowy ze szczepień. Po co? I nagle w COVID-zie okazało się, że my możemy kilkugodzinne szkolenie zrobić farmaceutom, fizjoterapeutom i wszyscy mogą szczepić. No przecież to są absurdy systemowe, tak? Które powinny dawno temu ulec zmianie. Dlaczego pielęgniarka nie mogła kwalifikować? Dlaczego dzisiaj nie może wydać skierowania na test? No przecież, proszę Państwa, zastanówmy się nad tym. Brak realizacji strategii. Przyszło tej strategii, no tyle było, tyle się nawalczyliśmy, żeby to powstało, żeby ten dokument był. Wszystko zostało zapisane. Gdzie jest realizacja? No i legislacja, tak? My potrzebujemy legislacji, my potrzebujemy, proszę Państwa, my możemy sobie mówić o wielu rzeczach i rzeczywiście sytuacja COVID gdzieś tam szybko zmienia, ale my powinniśmy spojrzeć na to strategicznie. Co my chcemy od poszczególnych zawodów? Jak powinien być ułożony system, żebyśmy wykorzystali prawidłowo te kompetencje? A aktualne kierunki zmian, jak patrzymy na to, co widzieliśmy na świecie, jak patrzymy na to, co jesteśmy w stanie zrobić tutaj na miejscu, to po pierwsze zmiany w kształceniu podstawowym i podyplomowym. I bardzo się cieszę, że pan minister dzisiaj powiedział, iż te standardy no, mają szansę na szybkie wprowadzenie. Czekamy, liczymy na to, że to wszystko się tutaj ułoży. Telenursing to jest ogromna możliwość relacji z pacjentem. To jest kwestia narzędzi, które my możemy wykorzystać, ale też i praktyka oparta o dowody naukowe. Mamy coraz więcej fantastycznych wyników badań naukowych. Tylko mówmy o nich, pokazujmy je, publikujmy je nie tylko w czasopismach naukowych, ale właśnie wśród osób, które podejmują decyzje strategiczne. No i zaawansowana praktyka pielęgniarska. Proszę Państwa, to jest nam bardzo potrzebne. Wydzielenie tych stanowisk. Nie każda pielęgniarka się nadaje do zaawansowanej praktyki. Tak samo jak no, we wszystkich zawodach mamy różnych ludzi. Ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ma takie możliwości, ma takie zasoby, to dlaczego nie korzystamy z wypracowanych dawno systemów w innych krajach? Pewnie też w procesie kształcenia, ja tutaj tak powiedziałabym bardzo jasną czcionką napisałam, ale mentoring to jest coś, z czego też nam brakuje, proszę Państwa, tego profesjonalnego przekazywania wiedzy kolejnemu pokoleniu. I teraz już chciałabym, podsumowując, bo zostały mi 3,5 minuty, powiedzieć, jakie są niezbędne zmiany w dostępności doświadczeń, patrząc na to, czego potrzebowaliśmy właśnie podczas okresu pandemii i co w sposób taki szczególny zostało uwypuklone. W środku jest porada pielęgniarska. No proszę Państwa, my o niej rozmawiamy już tyle lat, że ja czasami się zastanawiam, gdzie ona jest, w którym miejscu ona się zatrzymała. To jest rzecz absolutnie niezbędna. O szczepieniach mówiłam, o receptach mówiłam, ale znieczulenia na przykład. No, proszę Państwa, ja pamiętam jedno z swoich pierwszych stypendiów, to było 25 lat temu w Szwecji. I tam pielęgniarki same znieczulały. Lekarz był konsultantem na 18 sal operacyjnych. Proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między pielęgniarką szwedzką a polską? Czy to jest jakiś inny człowiek? A my musimy mieć jednego lekarza na jedno znieczulenie. No jaki system ma na to pieniądze? Przecież jeżeli my dajemy specjalizację, tak, dajemy studia magisterskie, dajemy kompetencje, no to przecież ja już nie mówię o Stanach, o Kanadzie, Australii, gdzie wiadomo, dawno, ale w Europie to się dzieje, tak, od kilku dekad. Proszę Państwa, asysta operacyjna. No mówienie, że to wykształcimy, damy innym zawodom, słyszałam o ratowniku, nie wiem, o fizjoterapeucie czy o kimś tam, że będzie dodatkowe szkolenie, żeby on był asystą. Jak my mamy specjalistki z pielęgniarstwa operacyjnego, który jest gotowym materiałem, po co kształcić dodatkowo, dać komuś dyplom z jakiegoś zawodu, a potem mówić mu, że on będzie robił co innego w przyszłości? To kto zapłaci za te pieniądze z pierwszego dyplomu? Jak ktoś ma dyplom z pierwszego, no niech wykorzystuje te kompetencje. To są pieniądze naszych podatników. My powinniśmy przeanalizować, jeżeli mamy gotowych ludzi, tak?
I to nie musimy daleko szukać, przecież w Niemczech asystenci operacyjni to są pielęgniarki, to są pielęgniarze. Ci, którzy poszli ścieżką dalej. I jeżeli ktoś chce, dostaje za to dodatkowe pieniądze, no bo wiadomo, że to jest dodatkowa, tak? Odpowiedzialność, no to jesteśmy w stanie to wszystko ułożyć. Ale też, proszę Państwa, to widzę u położnych. Wprowadziliśmy fantastyczny przepis o fizjologicznym prowadzeniu porodu. Daliśmy uprawnienia. Te dziewczyny są świetnie wykształcone. I co? Pacjentka mówi, że jest zmęczona, że chciałaby pójść jednak na zwolnienie na jakiś czas. I co wtedy? Musi ją oddać do lekarza. Ona już nie wróci. No przeanalizujmy, czy jednak nie można tych kompetencji rozszerzyć. Przecież ciąża to nie jest choroba na dzień dobry, tak? Ale ustalmy pewne zakresy. Przecież to się dzieje w Holandii, to się dzieje w Anglii. To nie jest daleko. Możemy się przyjrzeć, jak im się udało to zorganizować. Więc podsumowując, bo mam 40 sekund, proszę Państwa, chcę powiedzieć tak. Możemy inwestować w sprzęt, materiały, w budynki, we wszystko. Ale jak nie zainwestujemy w ludzi, to nic dobrego dla systemu opieki zdrowotnej się nie znajdzie. I podsumowując, ponieważ troszkę dzisiaj o polityce mówiłam, to chcę pokazać Państwu ostatni slajd. To są słowa Tony Blaira, byłego premiera Anglii. Jak jesteś po stronie pacjenta, to jesteś po stronie pielęgniarki. Dziękuję bardzo. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękujemy za rzeczywiście pasjonujący wykład. Ja tutaj byłam wśród Państwa i rzeczywiście bardzo ożywiony sposób reagowaliście Państwo, zwłaszcza na te absurdy, o których pani profesor mówiła. No i rzeczywiście ważne kwestie i ważny wniosek, który płynął też z tego wykładu, że kompetencje, inwestycja w kompetencje i podnoszenie tych kompetencji to przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów, ale to także konkretne zyski finansowe dla całego systemu. Myślę, że powinniśmy częściej słyszeć o tych miejscach, punktach, gdzie dochodzi do takich sytuacji nielogicznych, nie do końca zrozumiałych, no tak abyśmy mogli także my, dziennikarze, o tym więcej pisać. Zapraszam Państwa na kolejny wykład. Pani profesor Maria Kuska, zapraszam Pani profesor. Podnoszenie kwalifikacji, większe kompetencje pielęgniarek. Pani profesor, oddaję Pani głos. Bardzo proszę. Szanowna Pani Prezes, szanowni uczestnicy konferencji, wszystkim, a chciałabym bardzo serdecznie pogratulować Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęcia działań, których rezultatem jest uzyskanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Bardzo ważne, tym bardziej, że pielęgniarki w Polsce i położne są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych od zawsze. W związku z tym ta oferta, która w tej chwili, o której też częściowo będę dzisiaj w swoim wystąpieniu mówić, jest właśnie kierowana do pielęgniarek i położnych. Proszę Państwa, podstawową sprawą to jest wyjaśnienie takich terminów kwalifikacja i kompetencje zawodowe pielęgniarek. Sam termin oczywiście ewoluował przez wiele lat. W ostatnim okresie, głównie na nurcie pedagogiki pracy, zdefiniowano, że jest to układ wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych, które są niezbędne do wykonania określonych zadań zawodowych. Czym są zadania zawodowe? Oczywiście wyodrębnione dla konkretnego zawodu w odniesieniu do zawodu pielęgniarki, to dla pielęgniarek i dla położnych. Zadania zawodowe są to czynności, które mają początek i koniec, czyli inaczej, można je opisać w postaci algorytmów, procedur, ale czynność zawodowa to są świadczenia zdrowotne. W związku z tym właśnie te kwalifikacje to są te układy. Ta definicja troszeczkę się zmieniła w 2011 roku, wprowadzając europejskie ramy kwalifikacji i krajowe ramy kwalifikacji do szkolnictwa wyższego, a potem oczywiście przenieśliśmy również do kształcenia podyplomowego, czyli układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, czyli te cechy psychofizyczne zostały zdefiniowane jako kompetencje społeczne, różnie również definiowane. To, co dzisiaj Pani Prezes powiedziała, te kompetencje miękkie, które są bardzo ważne w kształceniu podstawowym, jak i również podyplomowym. Czym są na tym kompetencje? Mówimy, czym są kwalifikacje. Odnosząc to jeszcze do terminu kwalifikacji, wiemy, że kwalifikacje można
uzyskać w ramach formalnego kształcenia, czyli tym formalnym kształceniem są studia w odniesieniu do zawodu pielęgniarki położnej, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i oczywiście różne formy kształcenia podyplomowego dające konkretne tutaj kwalifikacje, czyli certyfikat, dokument potwierdzający, że ktoś te kwalifikacje ma. Ale teraz jak odnieść to do kompetencji, czyli wymagania dotyczące wiedzy i zastosowania właśnie tej wiedzy łącznie z pewnymi umiejętnościami manualnymi, intelektualnymi, które również dają możliwość nie tylko wykonywania świadczeń specjalistycznych, ale również zapewnienia tej profesjonalnej opieki. Według Międzynarodowej Rady Pielęgniarek właśnie kompetencje w odniesieniu do pielęgniarek jest poziom działań. Oczywiście ten poziom jest zróżnicowany od poziomu skończenia, czyli uzyskania kwalifikacji. W innej definicji ICN wyraźnie podkreśla, że są to świadczenia wykonywane przez pielęgniarkę bez nadzoru, czyli bezpieczne. I to jest bardzo ważne. Samodzielne, bezpieczne wykonywanie świadczeń zdrowotnych bez nadzoru osób drugich. Jeżeli popatrzymy na nasze definicje językowe, to kompetencje, zakres uprawnień i pełnomocnictw, czyli wyraźnie w przepisach prawa określone, co, kto, po jakim poziomie edukacji może wykonywać, do czego jest uprawniony w podejmowaniu działań. Co jest bardzo ważne w systemie kształcenia podstawowego i podyplomowego, żeby wyraźnie zdefiniować te kompetencje, po to, żeby również odpowiedzialność za ich wykonywanie, ale również finanse, bo tym powinno być połączone również finansowanie. Generalnie, gdy będziemy w tej chwili podejmować dyskusję, powinniśmy mówić kwalifikacje i kompetencje jako integralną część, czyli ja zawsze studentom na zajęciach, prowadzą zajęcia, daję przykład. Ktoś może mieć kwalifikacje, czyli ma prawo, ma dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów. Ale nie chodzi o to, że on ma prawo jazdy, tylko czy on jest kompetentny, czyli bezpiecznie porusza się po jezdni, czyli dla siebie i dla innych użytkowników. I pielęgniarka to samo. Ona musi mieć kwalifikacje, ale również musi być kompetentna, żeby bezpiecznie świadczyć tą specjalistyczną opiekę. I właśnie te działania, te kompetencje i kwalifikacje prowadzą w systemie rozwoju profesjonalnego, doprowadzają do, mówimy, do mistrzostwa zawodowego, bądź inaczej do bycia ekspertem. To jest bardzo ważne w naszych profesjach, bycie ekspertem. Te kwalifikacje pracownicze, czyli motywacje, wartości i zdrowie są istotne w zakresie przed wyborem konkretnego kierunku studiów. Czyli każdy człowiek musi uzyskać pewne kwalifikacje pracownicze po to, żeby w ogóle funkcjonować w życiu społecznym. No i oczywiście w zależności od tego, jakie zasoby mamy, to oczywiście one mogą utrudniać bądź warunkować kwalifikacje zawodowe, czyli wiedza, umiejętności, postawy albo kompetencje społeczne i one warunkują ten rozwój zawodowy, czyli to, co mówimy, mistrzostwo. To jest taki schemat pokazania, to o czym powiedziałam, że kwalifikacje dają właśnie pewien zestaw do wykonania zadań zawodowych, czyli świadczeń zdrowotnych. I każde zadanie właśnie składa się z tej cegiełki, czyli jedna kwalifikacja, jedna kompetencja, kwalifikacja i kompetencja, to jest integralna część tych trzech elementów. Wiedza, wykorzystanie tej wiedzy w umiejętności, no i oczywiście kwestia kompetencji społecznych. Przechodząc do meritum sprawy, czyli po wyjaśnieniu, czym są kwalifikacje i kompetencje, właśnie chciałabym zaprezentować to, co jest w ofercie, to, co właśnie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uzyskała w ramach właśnie zabiegania o te środki finansowe, jakie możliwości pielęgniarki mają szkoleń w ramach tej oferty. W moim wystąpieniu skoncentruję się tylko do tych szkoleń, które dotyczą samej grupy pielęgniarek. Natomiast tam, gdzie jest powiązane pielęgniarki i położne, będzie prezentowała pani profesor Iwanowicz-Palus. Kursy specjalistyczne, czyli kursy specjalistyczne te najniższego poziomu, które dają uprawnienia specjalistyczne i jedną z ofert, czyli taką podstawową ofertą. Tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że te
Każda pielęgniarka ma w ramach projektu możliwość wyboru jednego tylko właśnie szkolenia, co jest bardzo ważne, o czym jeszcze nie powiedziałam wcześniej, że te zadania zawodowe, które pracownik wykonuje na danym stanowisku pracy po to, żeby wykonać te świadczenie specjalistyczne, powinno być, te szkolenie podyplomowe powinno być ściśle powiązane ze stanowiskiem pracy. Po to, żeby wykorzystać te kwalifikacje i kompetencje na stanowisku pracy. Bo cóż z dyplomu, który jest w biurku, w szufladzie, możemy w kolekcji pokazać, żeśmy uzyskali, ale ono w praktyce potem nie jest realizowane, nie jest konsumowane. To jest strata czasu i strata oczywiście środków finansowych na ten cel. W związku z tym zachęcam, żeby promować taką ideę, żeby pielęgniarki położne z rozwagą podejmowały decyzję wyboru odpowiedniego rodzaju szkolenia. Jednym z ofert jest kurs specjalistyczny pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie. Kurs dla pielęgniarek. Bardzo ważny, dlatego że właśnie w okresie pandemii mieliśmy z tym problem, musieliśmy bardzo szybko przygotowywać takie formy szkoleń stanowiskowych dla pielęgniarek, bo tym bardziej, że w ramach studiów pierwszego stopnia pielęgniarki są przygotowane do opieki nad pacjentem wentylowanym, a pojawił się bardzo duży lęk, obawy pielęgniarek, że nie poradzą sobie w opiece nad pacjentem wentylowanym. Tutaj jest oferta nieco szersza, ponieważ daje szansę pewnych samodzielnych świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę w ramach opieki stacjonarnej i opieki domowej nad pacjentem właśnie wentylowanym mechanicznie. Co więcej, już od lat w ramach studiów drugiego stopnia taki zakres działań jest, czyli osoby, które kończą studia pierwszego stopnia, nie były jakby przygotowane, czyli nie miały tych uprawnień do opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, szczególnie, że w tym systemie się bardzo dużo zmienia i dużo pacjentów przechodzi do tej wentylacji tak zwanej długoterminowej. Czas trwania szkolenia 105 godzin, 56 godzin teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Tutaj zwrócę uwagę, że we wszystkich programach 90% godzin teoretycznych organizator musi zrealizować, 10% może przeznaczyć na samokształcenie. To są regulacje, które są określone w programach studiów. Wszystkie programy kształcenia podyplomowego, o których dzisiaj będziemy mówić, zostały przez ministra zdrowia już zatwierdzone w listopadzie bieżącego roku, w związku z tym już oferta dla państwa przygotowana. To jest wykaz świadczeń zdrowotnych, do których uprawniona jest pielęgniarka, która kończy właśnie taki kurs specjalistyczny pielęgnowania pacjenta wentylowanego mechanicznie. Zwracam uwagę na tą samodzielność pewnych działań. To, co jest określone, czyli wykaz tych świadczeń zdrowotnych, jest bardzo ważny, precyzyjny zdefiniowanie, bo to wiąże się z tą odpowiedzialnością i wiąże, mam nadzieję, że niebawem będzie to uporządkowane również w zakresie koszyka świadczeń zdrowotnych i finansów, bo to powinno być ściśle połączone. Tych 24 świadczenia zdrowotne, które wykonuje pielęgniarka po ukończeniu tego typu szkolenia. Druga oferta, drugi kurs specjalistyczny to jest opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu. Bardzo ważny obszar, tym bardziej, że w tym zakresie nie były pielęgniarki do tej pory przygotowane ani w zakresie kształcenia podstawowego, ani podyplomowego. Celem właśnie tego kursu specjalistycznego jest przygotowanie pielęgniarki do wykonywania tych świadczeń specjalistycznych, ale również edukacji i rehabilitacji pacjenta w trakcie COVID i po przebyciu, w warunkach opieki stacjonarnej i warunkach opieki domowej. Kurs liczy 86 godzin dydaktycznych, w tym 41 godzin wykładowych, 15 ćwiczeń i staż 30 godzin. W ramach świadczeń zdrowotnych, do których będzie uprawniona pielęgniarka po tym kursie, jest oprócz tej opieki specjalistycznej nad pacjentem, jest również prowadzenie doraźnej tlenoterapii w warunkach stacjonarnych i domowych w odniesieniu do pacjenta w różnym stadium choroby, ale to jest bardzo też ważne, edukowanie osób dorosłych w zakresie
szczepień ochronnych w profilaktyce COVID, kwalifikacje i wykonywania tych szczepień, ale również prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki, samoopieki, samokontroli pacjenta. W związku z tym nowa oferta, ciekawa oferta, myślę, że zainteresuje dużą grupę pielęgniarek. Kolejny kurs to jest opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi, szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. Wczoraj czytałam właśnie na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia, że właśnie wzrasta liczba właśnie w całym świecie, jeżeli chodzi o wzrost występowania chorób zakaźnych. W związku z tym znowu oferta dla pielęgniarek, która do tej pory nie była omawiana ani w zakresie kształcenia podstawowego, ani podyplomowego i między innymi właśnie przygotowanie pielęgniarek do opieki. Duża grupa pielęgniarek zatrudnionych w oddziale chorób zakaźnych musiała się uczyć na stanowisku pracy, czyli nabywać tą wiedzę i umiejętności, podejmując pracę w tym oddziale, nie będąc przygotowanym w zakresie właśnie kształcenia w żadnej z tych poziomów do tej pory w Polsce. W związku z tym kolejna bardzo ciekawa oferta. Myślę, że pielęgniarki z oddziałów chorób zakaźnych chętnie skorzystają z tej oferty. 81 godzin dydaktycznych, 37 wykładów, 8 godzin ćwiczeń i 36 godzin staży. Również konkretne świadczenia specjalistyczne, do których uprawiona jest pielęgniarka po ukończeniu kursu, między innymi też zapewnienie izolacji, edukację. Zwracam uwagę na ten efekt. Ciągle zapominamy, że oprócz opieki nad pacjentem, bardzo ważną, istotną rolą pielęgniarki jest edukacja. I tutaj możemy bardzo się wypromować jako grupa zawodowa, przygotowując odpowiednie programy edukacyjne, o czym jeszcze będę mówić, i zarazem ocenę ewaluacji tych programów, pokazanie, że jesteśmy faktycznie istotnym grupą zawodową, która może przygotować społeczeństwo do tej samoopieki, samokontroli. Kolejny kurs specjalistyczny to jest opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem. Też oferta tylko dla pielęgniarek. Tutaj jest 1 godzin dydaktycznych, w tym 27 wykładów i 24 godziny stażowe. Konkretne świadczenia zdrowotne, do których uprawiona jest pielęgniarka po ukończeniu tego rodzaju szkolenia, ocena stanu, interpretowanie pewnych parametrów, oczywiście prowadzenie wysokoprzepływowej terapii tlenem. Również ciekawa oferta dla pielęgniarek. Kolejny kurs to jest opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego. To jest kurs, który liczy 100 godzin, 33 godziny wykładowe, 27 godzin ćwiczeniowych, 40 godzin stażowych. Bardzo szeroki zakres, poszerzony o te elementy, które nie były w programie studiów pierwszego stopnia, i również o te elementy, które są istotne. Między innymi zwracam uwagę na kwestie wykonywania testów, punktowych testów skórnych, śródskórnych, naskórkowych testów płatowych w ramach diagnostyki chorób alergicznych. Czyli z jednej strony choroby układu oddechowego połączone z chorobami alergologicznymi. W związku z tym też ciekawa oferta dla pielęgniarek. Co więcej, również nie we wszystkich, ale w części, między innymi w odniesieniu do tego kursu specjalistycznego, pielęgniarki również otrzymają cały taki pakiet dydaktyczny, materiały dydaktyczne, które będą stanowić dobre jakby uzupełnienie realizacji całego programu szkoleniowego. Osobiście bardzo chwalę taką inicjatywę, że powstał również kurs specjalistyczny przy okazji edukator w chorobach układu krążenia, gdzie między innymi pielęgniarka tutaj będzie przygotowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapeutycznej, która przełoży się na poprawę jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia. Akurat przygotowywałam ostatnio materiały dla rozdziału książki klinicznej, właśnie kardiologicznej, edukacja pacjentów po zawale mięśnia sercowego. I proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, w całym świecie pielęgniarki wykonują dominującą, czyli generalnie one prowadzą tą edukację zdrowotną i ewaluację programów edukacyjnych, czego nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz system.
głównie również tutaj ukłon do pani prezes o zabieganie, żeby właśnie również finansowanie edukacji, szczególnie w chorobach układu, czy chorobach układu oddechowego, jak POHP, czy w chorobach układu krążenia, chorobach przewlekłych. Właśnie pielęgniarka może odegrać tutaj istotną rolę. 100 godzin ten kurs liczy, 55 godzin wykładowych i ćwiczeniowe i stażowe. Między innymi opracowanie, realizacja programów edukacyjnych na różnych poziomach dla różnych osób z chorobami układu krążenia. Realizacja profilaktyki, bardzo ważne, żeby zminimalizować właśnie skutki chorób układu krążenia. To są kursy specjalistyczne dedykowane tylko dla pielęgniarek. Te, które jeszcze będą dla pielęgniarek i położnych, uzupełni koleżanka. Natomiast w tej ofercie udało się tego wsparcia w zakresie kształcenia podyplomowego, udało się jeszcze wprowadzić do 3 kursów kwalifikacyjnych, 3, znaczy moduły, które będą w tych kursach, między innymi do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, pielęgniarstwa neurologicznego i psychiatrycznego, opieka nad pacjentem z chorobą COVID. W związku z tym pielęgniarki, tak jak powiedziałam wcześniej, muszą świadomie dokonać wyboru. Bo jeżeli faktycznie pracuje w psychiatrii, a chce się zajmować również psychiatrą, ale przy okazji pacjentem z chorobą COVID, to wystarczy, że weźmie kurs kwalifikacyjny poszerzony o ten moduł. W związku z tym świadomy wybór odpowiedniej formy kształcenia podyplomowego i rodzaj, czy to jest kurs specjalistyczny, czy to jest kurs kwalifikacyjny, w powiązaniu ze świadczeniami zdrowotnymi, które wykonuje na stanowisku pracy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej oferty. Mam nadzieję, że pielęgniarki będziecie Państwo promować możliwość kształcenia podyplomowego. Zachęcam wszystkich do zachęcania i udziału. Dziękuję uprzejmie. Pani profesor, bardzo dziękujemy za bardzo wyczerpujące przedstawienie szczegółowe kursów, które mogą Państwo wybierać. To rzeczywiście bardzo istotne, co powiedziała pani profesor, że mogliśmy się zapoznać z tą ofertą, ale także kwestia taka, żeby bardzo wnikliwie analizować te propozycje i wybierać kursy zgodnie z kompetencjami, kwalifikacjami, ale też miejscem, w którym pracujemy. Myślę, że to bardzo istotna uwaga. A teraz, tak jak już zapowiedziała pani profesor Maria Kuska, będziemy mówić o kolejnych kursach, tym razem dla położnych. Pani profesor Grażyna Iwanowicz-Palus. Pani profesor, serdecznie zapraszam. I jeszcze tylko może przygotujemy wodę, żeby pani mogła skorzystać w razie potrzeby. Zapraszam. Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia oferty adresowanej zarówno tylko do grupy położnej, ale również tej oferty, która jest skierowana czy też adresowana zarówno do pielęgniarek i położnych. Moja przedmówczyni, Pani Profesor Kuska, próbowała nam wyjaśnić pewne terminy różnicujące kwalifikacje, kompetencje. Ja tylko w takim bardzo telegraficznym skrócie może, żeby uporządkować te pewne informacje. Wiemy, że nie tylko w rozmowie ze studentami, z koleżankami, ale również w mediach spotykamy się z tą terminologią stosowaną zamiennie. Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia, obowiązki. Po wykładzie profesor Kuski wiemy, że pomiędzy tymi terminami nie ma równości. I gdybyśmy próbowali zebrać to w całość, tak naprawdę ta kompetencja to jest taki konglomerat, który się składa i z umiejętności, z opanowanej wiedzy z danego zakresu postaw i dodaje się również bardzo często cechy osobowości. Wiemy, że te kompetencje to jest wypadkowa wiedzy, umiejętności, postaw, zdolności, predyspozycje osobowościowe, psychospołeczne oraz poznawcze. I odpowiednio ukształtowane kompetencje zawodowe pozwalają realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie.
Wyrażam nadzieję, a w zasadzie jestem przekonana, że te kompetencje, które będą zdobywane w ramach kształcenia podyplomowego adresowanego nie tylko do położnych, ale również do pielęgniarek, pozwolą realizować te zadania na bardzo wysokim poziomie i również w sytuacjach, które mogą nas zaskoczyć w realizacji praktyki zawodowej. Kwalifikacje mogą być rozumiane jako taki rezultat procesu uczenia się, kształcenia. Nie tylko kształcenia przeddyplomowego, licencjat pielęgniarstwa, położnictwa, magister pielęgniarstwa, położnictwa, ale także tego kształcenia podyplomowego, uzyskując tytuł specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa. I gdybyśmy chcieli to przedstawić w sposób taki bardzo ogólny, kwalifikacje mają formalny wymiar, coś, co możemy zobaczyć, doświadczyć, dyplom ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, certyfikat, uprawnienia, a kompetencje to jest to, czego nie widzimy, a możemy zauważyć efekt po zrealizowaniu tych zadań na stanowisku pracy. I chciałam nawiązać, że nowelizacja, mówiąc o kształceniu podyplomowym, nie możemy wspomnieć również o kształceniu przeddyplomowym. I ta nowelizacja standardów kształcenia przeddyplomowego, już nawiązuje do zawodu położnej, wymaga i wymagała również ewaluację programu kształcenia podyplomowego. I one się będą przeplatały. Nawet ten standard pierwszego stopnia, studiów pierwszego stopnia, który jest realizowany aktualnie, nawiązuje tylko do pewnych takich elementów, umiejętności czy kompetencji, które uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia, monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej. Prawda? Już pewne elementy były włączone z tego kursu specjalistycznego do standardu w 2012 roku. W 2012 roku pojawiły się elementy badania podmiotowego i przedmiotowego, nawiązanie do kursu specjalistycznego. Rok 19, nowy standard, udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. I właśnie te kursy specjalistyczne mające związek, gdzie również to wymuszało ewaluację treści kształcenia w tym zakresie. Studia drugiego stopnia, badanie ultrasonograficzne nie tylko narządów jamy brzusznej, miednicy mniejszej, ciąży niskiego ryzyka, element, na który też bardzo długo czekały i nadal oczekują położne. I też pewne elementy kursów specjalistycznych znalazły się już w standardzie kształcenia studiów pierwszego stopnia, ale właśnie ta diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie ginekologii będzie prezentowana także w dniu dzisiejszym. Chcę sięgnąć do tego, co już było. Kurs specjalistyczny, monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, biorąc pod uwagę ten okres wcześniejszy, będzie to z podziałem na okres 2000-2015, nowelizacja kursów specjalistycznych 2016-2021, ponad 3000 ukończyło położnych ten kurs. Ale również w naszej historii kształcenia podyplomowego był także kurs specjalistyczny podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii. W tej grupie było tylko 39 szczęśliwych położnych, że ukończyło ten kurs. Potem była bardzo długa przerwa. I na dzień dzisiejszy już wiem, że ten kurs diagnostyka ultrasonograficzna jest. Pan minister też już podpisał, jeszcze jest to bardzo gorący podpis na tym dokumencie, ale te elementy zostały również wykorzystane w ramach tego projektu realizowanego, gdzie można powiedzieć, że został odświeżony kurs. To jest jedyny program kursu, jedyny kurs specjalistyczny adresowany w ramach tego projektu do położnych, tylko do tej grupy zawodowej, co nie oznacza, że położne nie mogą korzystać też z innych. Jest to monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu. Kurs, który został właśnie wzbogacony o ten moduł z diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie.
kurs o dość dużym wymiarze godzin, bo 170 godzin dydaktycznych, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych, ale obowiązkowo 20 godzin w warunkach symulowanych wysokiej wierności w zakresie ultrasonografii bądź też pracowni ultrasonograficznej i duży wymiar godzin stażowych. Mamy też bardzo szeroką listę czy też wykaz świadczeń zdrowotnych, do których będzie uprawniona położna po zrealizowaniu tego kursu, dotyczące nie tylko monitorowania stanu płodu czy podczas ciąży, czy podczas porodu z wykorzystaniem innych metod, ale zwróceniem uwagi na tą diagnostykę ultrasonograficzną. I teraz przejdę do takiego krótkiego omówienia tych kursów specjalistycznych, które są adresowane do dwóch grup zawodowych. I już z wypowiedzi wcześniejszej pani prezes wynikało, że niektóre kursy cieszyły się może mniejszym zainteresowaniem, a ten projekt przyczynił się do tego, że wzrasta zainteresowanie w tym zakresie. I mamy RKO, rezytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych. Mamy bardzo dużą grupę, która już uczestniczyła we wcześniejszych wersjach i miejmy nadzieję, że ten program kursu, którego celem jest przygotowanie jednej i drugiej grupy zawodowej do samodzielnego rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowotnego i podejmowania działań resuscytacyjnych, który miał duże znaczenie właśnie w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej. Pozwolę sobie już nie wskazywać tych świadczeń do tych kursów, które są wspólne, ale do tych, które się pojawiły nowe. Kolejny kurs specjalistyczny, który zmieniał nazwę. Było to RKO noworodka, potem rezytacja oddechowo-krążeniowa, zmiana tych słów noworodka i też kurs adresowany do jednej drugiej grupy zawodowej. Ponad 15 tysięcy pielęgniarek i położnych ukończyło, ale jak weźmiemy pod uwagę naszych podopiecznych i pielęgniarek położnych w systemie, to jeszcze jest to niedosyt w tym zakresie. I kurs, którego celem jest właśnie przygotowanie pielęgniarki położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań w ramach kompetencji zawodowych. Oczywiście uwzględniamy zróżnicowane kompetencje zawodowe zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Kurs w wymiarze 57 godzin dydaktycznych i też wyraźnie wskazane, że mają być również ćwiczenia w warunkach symulowanych. Nawiązanie do tych współczesnych technik wykorzystywanych w kształceniu nie tylko przeddyplomowym, ale również podyplomowym. Kolejny kurs wspólny, adresowany do pielęgniarek i położnych, wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, to jest ostatnia nazwa. I widzimy tutaj już w ogóle bardzo dużą grupę, ponad 120 tysięcy pielęgniarek i położnych. Przewagę w tym zakresie oczywiście stanowią pielęgniarki. Zakrywają nam cyferki godziny położne, ale już sama ogólna liczba wskazuje, że położne stanowią niewielki wykaz w tym zakresie. I kurs, którego jest celem przygotowanie do wykonania u osoby dorosłej, badania EKG w spoczynku, udziału w badaniach diagnostycznych, monitorowania pacjenta z wykorzystaniem zapisu. No i nie tylko podłączenie całego sprzętu, prawda, ale interpretacji prawidłowego zapisu i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia, które właśnie pielęgniarki, jak i też położne na pewno bez posiadania tych właściwych nie tylko kwalifikacji, ale i kompetencji. Czasami były sytuacje, że kompetencje posiadały w ramach takiego przeszkolenia wewnątrzzakładowego, ale to nie pozwalało na samodzielne realizowanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie. I znowu 108 godzin dydaktycznych, ale zwrócenie dużej uwagi na kształcenie praktyczne, na zajęcia praktyczne w wymiarze ponad połowy tego wymiaru godzin, 58. I kolejny kurs specjalistyczny, wywiad i badanie fizykalne.
Wiemy, że elementy już z wcześniejszej wypowiedzi zostały włączone do programu studiów pierwszego stopnia do 2012 roku, ale nadal w systemie opieki zdrowotnej jest bardzo duża grupa pielęgniarek i położnych realizujących kształcenie przedyplomowe we wcześniejszym okresie. Stąd mamy prawie 40 tysięcy absolwentek tego kursu i wyraża się nadzieję, że ta liczba będzie wzrastała. O celu nie muszę mówić, bo wiadomo, że jest to kompleksowe badanie podmiotowe, przedmiotowe i formułowanie wniosków na postawienie właściwej diagnozy w tym zakresie. Jest to bardzo duży również wymiar godzin, 100 godzin dydaktycznych. I kolejny kurs, o którym już było wielokrotnie wspominane, proszę zwrócić uwagę. Od roku 2000 do 2001 ten kurs ukończyło w skali całego kraju tylko 550 pielęgniarek i położnych. Z wypowiedzi nie tylko pani prezes, ale również nawet mojej rodzonej siostry, która już właśnie skończyła ten kurs w jednym z ośrodków, jest zachwycona i tyle usłyszałam pozytywnych opinii na temat tego kursu, ale mając świadomość, że się wybiera jeden, to się trzeba zastanowić, który kurs tutaj wybierzemy. Jaki cel? Przygotowanie pielęgniarki położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania interpersonalnego, nie tylko z pacjentem, z jego rodziną, ale z zespołem. I chyba największe zainteresowanie budzi ten element przeprowadzania negocjacji w celu rozwiązywania problemów i konfliktów, gdzie właśnie pielęgniarki i położne znajdują odpowiedź nie tylko w pracy zawodowej, jak rozwiązać te problemy, ale również w życiu osobistym. I zupełnie nowy kurs. Wsparcie pacjenta i jego rodziny w zakresie potrzeb psychicznych, który ma pozwolić na przygotowanie do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny. 70 godzin dydaktycznych i warto zwrócić uwagę na to kształcenie praktyczne, gdzie mamy 46 godzin i stażu 12 godzin. Zatrzymam się króciutko. Jakie świadczenia? Ocena stanu zdrowia psychicznego na podstawie badania podmiotowego i przy użyciu specjalistycznych skal. Ten program wskazuje na wiele skal, które pielęgniarkom, położnym, naukowcom, badaczom są znane, bo są wykorzystywane w realizowanych badaniach. A tutaj chodzi o relacje również interpersonalne. Opracowywanie programów psychoedukacyjnych, planów interwencji, udzielanie porad pielęgniarskiej, położniczej pacjentowi, rodzinie w bardzo wielu aspektach w tym zakresie. I skierowanie pacjenta do specjalistycznej już psychiatrycznej, psychologicznej porady. To też jest bardzo ważny element. Podsumowując, należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wyrażam nadzieję, że udział w tych różnych formach, rodzajach kształcenia podyplomowego pozwoli również nie tylko na uzyskiwanie kwalifikacji, czyli być może gromadzenie świadectw, dyplomów, bo na szczęście są ograniczenia, że jest udział w jednym, ale świadome podejście do tego, żeby udział w tym rodzaju, w formie kształcenia podyplomowego pozwolił na uzyskanie rzeczywistych kompetencji, które będą wykorzystywane na tym stanowisku pracy. Bez kompetencji nie można uzyskać kwalifikacji. A bez kwalifikacji nie można być kompetentnym. I należy podkreślić, że te kompetencje i kwalifikacje są ze sobą sprzężone zwrotnie. Zdobywanie kwalifikacji na pewno przyczynia się do pogłębienia kompetencji. A pracodawcy coraz częściej sprawdzają zgodność kwalifikacji pracowników z ich rzeczywistymi kompetencjami. I wejdę jeszcze raz może w słowa również profesor Kuski, która powiedziała,
że pracownik może mieć formalne wykształcenie wymagane taryfikatorem kwalifikacyjnym, nad którym trwają aktualnie prace, może legitymować się odpowiednim wykształceniem, które jest przewidziane dla danego stanowiska, odpowiednim stażem pracy, prawda, zawodowym, ale jeśli nie będzie posiadał stosownych umiejętności, prawda, to jego przydatność na tym stanowisku na pewno będzie znikoma. I życzę Państwu, żeby również w dalszym przekazie na poziomie województw również to warto uświadomić uczestnikom tych konferencji regionalnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Profesor. Szanowni Państwo, przed nami czwarty wykład. Już poproszę Panią doktor na scenę, Pani doktor Krystyna Piskosz-Ogórek. I będzie to wykład, już Państwo widzą, nowe umiejętności pielęgniarek i położnych już w kontekście lepszej jakości opieki nad pacjentem, konkretnie w podmiotach leczniczych. Bardzo proszę Pani doktor. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Bardzo dziękuję moim przedmówczyniom za treści, które zostały przedstawione. Zadanie mam łatwiejsze, aczkolwiek Pani Prezes zadała mi zadanie trudne do wykonania, mianowicie spojrzenie na nowe umiejętności pielęgniarek w kontekście właśnie kształcenia podyplomowego, spojrzenie oczami pracodawców. I w związku z tym chciałabym, abyśmy wszyscy przenieśli się w tej chwili w świat pracodawcy. Wczujmy się, że jesteśmy pracodawcami, dyrektorami. Ja postaram się nie powtarzać treści, które wcześniej już przedstawiały moje koleżanki. Jednak chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie pracodawcy już coraz częściej szukają kompetencji wśród tych niezlicznych dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursów. Przeglądają, jakie to kompetencje po tych kursach posiadają poszczególne osoby. I w związku z tym również to moje drugie zadanie, które mam do wykonania podczas tego dzisiejszej, tej krótkiej prezentacji, mianowicie jak te nowe umiejętności przekładają się na jakość opieki nad pacjentem. Umiejętności, które ja tu akurat zrobiłam znak równości pomiędzy umiejętnościami a kompetencjami, dlatego że chciałam Państwu zwrócić uwagę, jak zewnętrzne systemy oceny jakości szpitali, wybrałam dwa, system akredytacji i ISO, spoglądają na umiejętności, na kwalifikacje i na kompetencje osób, które realizują poszczególne świadczenia. Jeśli spoglądamy na kompetencje pielęgniarek, bo w tej chwili jesteśmy w tym obszarze, w systemie zarządzania zasobami możemy zdefiniować kilka takich procesów, które są ze sobą spójne i tak naprawdę ten wspólny mianownik w postaci kompetencji będzie miał odbicie zarówno w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. My na dzień dzisiejszy mówimy o tym dużej wartości dodanej w postaci kursów, które realizuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, kształcąc pielęgniarki, które już są pracownikami, zatem zdobywają nowe umiejętności, ale niewykluczone, że również w tym systemie rekrutacji i do innych podmiotów leczniczych również będą przystępować. Kompetencje będą nam się przekładały również na proces opisów stanowisk pracy, na system ocen okresowych, na rozwój zawodowy poszczególnych pracowników, na rozwój
poszczególnych podmiotów leczniczych, no i oczywiście na system szkolenia. Kilka dla przypomnienia, kilka takich obszarów wybrałam z systemu akredytacji szpitali, żeby zwrócić Państwu uwagę, jak dużą wagę system akredytacji przykłada do programu zarządzania zasobami, określając pewne wymogi w kilku standardach, które przekładają się na ocenę. I jeśli spojrzymy na te wymogi, pierwszy z wymogów, w szpitalu określono zakres odpowiedzialności pracowników kluczowych. Cóż my tu mamy? Właśnie to, co na początku mówiła pani profesor Kuska. Kompetencje przekładają nam się również na system odpowiedzialności. Tu mówimy o kadrze kierowniczej. Dalej, jeśli już ten zakres odpowiedzialności kierowników jest określony, wówczas dany podmiot leczniczy tworzy plan zatrudnienia. W planie zatrudnienia znajdzie się struktura kadry, poszczególne zawody medyczne, kwalifikacje, ale również i w ślad za tym kompetencje. Potem z tego planu zatrudnienia przejdziemy do opisów stanowisk pracy. Znowu nie będę się powtarzała, jakie aspekty ma opis stanowiska pracy. Tam również znajdą miejsce i kwalifikacje, i umiejętności, ale również i zadania, które są do danego stanowiska przypisane. Oczywiście ten dyplom jest potrzebny, tak? Udokumentowane kwalifikacje. System akredytacji mówi, musisz mieć udokumentowane kwalifikacje. Dalej, określono potrzeby edukacyjne wraz z kosztami. Podkreśliłam to jako jedną z ważniejszych rzeczy, na którą dziś będę chciała zwrócić uwagę, mianowicie potrzeby edukacyjne w podmiocie leczniczym, kadry zatrudnionej, kadr, to nic innego jak określenie zakresu kompetencji poszczególnych pracowników, których potrzebuje pracodawca. I na ten element jeszcze w pewnym momencie zwrócę Państwa uwagę, żeby się nie powtarzać. Spójrzmy na model kompetencyjny zespołu. Tego nie będziemy już powtarzać, bo to było omówione, ale zwróćmy uwagę na ten rysunek, który przedstawia model kompetencyjny zespołu, który tak naprawdę w wydaniu lepszym, gorszym, bardziej widocznym, mniej, tworzy tak naprawdę każdy pracodawca. I teraz jeśli spojrzymy na model kompetencyjny zespołu, zwrócimy uwagę, że w danym zespole jest jakiś kierownik, tak, który za ten zespół odpowiada, jest menadżerem i ten kierownik ma w swoim zakresie jakąś kadrę, ileś osób, iluś pracowników, ileś pielęgniarek. W ramach tego modelu kompetencyjnego pojawiają nam się kompetencje stanowiskowe, czyli te merytoryczne. Pojawiają nam się umiejętności analityczne i syntetyczne każdej z osób właśnie do posługiwania się między innymi i do wykorzystania tych kompetencji. Pojawia nam się również współpraca i relacje z innymi członkami zespołu terapeutycznego, ale i z pacjentami. No i również jest umiejętność wykorzystania tych kompetencji. Jedna osoba będzie w stanie bardziej te kompetencje wykorzystać, ktoś inny ukończy kurs, nabędzie umiejętności, wiedzę być może, ale w praktyce niestety samodzielnie pewnych czynności nie będzie mógł wykonywać. Wobec tego z punktu widzenia pracodawcy ta efektywność i samodzielność wykorzystania kompetencji jest również istotna.
I jeśli na to spojrzymy w kontekście zamkniętego systemu, danego zespołu, danego oddziału, komórki organizacyjnej czy też szpitala, wówczas przełożymy to sobie na pewne potrzeby, które właściwie we współczesnym systemie ochrony zdrowia determinują potrzeby naszych pracodawców. Na co spoglądają pracodawcy, patrząc przez pryzmat potrzeby kształcenia kadr? Widzimy, czytamy, oglądamy w mediach, jak wiele podmiotów leczniczych tworzy nowe komórki organizacyjne, nowe działy, nowe zadania w swoich szpitalach. Więc jeśli podmiot tworzy strategię rozwoju, plan działania, rozwija nowe komórki, wówczas do tej strategii potrzebny jest zespół z określonymi kompetencjami, czyli znowu wracamy do modelu kompetencyjnego. Mamy cele do osiągnięcia, więc musimy opisać zarówno kompetencje organizacji, jak i kompetencje poszczególnych jej członków. Przypomnę tu przywoływaną pandemię COVID, kiedy w pewnym momencie tworzono pewnego rodzaju szpitale tymczasowe i w niektórych takich szpitalach mówiono tak, że no, my jesteśmy szpitalem tymczasowym, przyjmujemy pacjentów covidowych, natomiast my nie mamy możliwości wsparcia terapii respiratorowej, dlatego że my nie mamy respiratorów. Wobec tego pacjent, który trafia do naszego szpitala, musi być na samodzielnym oddechu. Z takimi szpitalami mieliśmy do czynienia bardzo często, szczególnie w tym początkowej fazie pandemii. Więc ten opis kompetencji organizacji tu jest bardzo istotny. Coraz więcej podmiotów leczniczych, wprowadzając nowoczesny sposób zarządzania, próbuje budować model kompetencyjny swoich podmiotów, ale również i model kompetencyjny poszczególnych zespołów. I budując ten model, musimy zwrócić uwagę na to, że w ramach tego modelu mówimy o modelu ilościowym, modelu kompetencyjnym, ile potrzebujemy, krótko mówiąc, pielęgniarek, specjalistek na przykład w danym oddziale, czy mają to być wszystkie pielęgniarki, specjalistki, czy jedna na jednym dyżurze, bo jeśli jedna na każdym dyżurze, to przypisujemy tej specjalistce odpowiednie kompetencje, wyższe niż ma to inna pielęgniarka, która tej specjalizacji nie posiada. Jeśli wszystkie pielęgniarki w oddziale posiadają specjalizację, wówczas trudno tu zrobić gradację kompetencji. Ale również zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt, model jakościowy kompetencji. Pani profesor Iwanowicz-Palus wspomniała o kursie dla położnych o ultrasonografii. Bardzo mi się marzy taki kurs w przypadkach, w niektórych grupach pielęgniarek, szczególnie ultrasonografia w przypadku jamy brzusznej, ta taka podstawowa. I teraz ukończenie tego kursu to jest jedno, nawet jeśli zdobędzie te umiejętności, to jest dwa. Pytanie zasadnicze, ile osób te kompetencje potrafi wykorzystać w rzeczywistości. A potrzeby pracodawców w tym zakresie są ogromne, nie mówiąc już o potrzebach pacjentów. Stąd też w tej chwili, jeśli spoglądamy na zarządzanie podmiotami leczniczymi, mówimy o modelu kompetencyjnym. I teraz, jeśli pracodawca ma wprowadzony w swoim podmiocie leczniczym model kompetencyjny, ma opisane kompetencje,
wówczas identyfikuje luki kompetencyjne, czyli te potrzeby, które należy zrealizować w postaci kształcenia podyplomowego. I tu przychodzi mu z pomocą Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w postaci chociażby tych kursów, które w tej chwili zostaną zrealizowane. Ale muszę o tym również powiedzieć, niestety pracodawcy również borykają się z nadwyżkami kompetencji. I teraz te nadwyżki kompetencji są wtedy, kiedy jest nadmiar osób, które posiadają jakieś kompetencje, tyle tylko, że tych kompetencji nie wykorzystują. My oczywiście w tej chwili zderzyliśmy się z rzeczywistością i wyprzedziliśmy pewne działania w postaci chociażby systemu wynagrodzeń. Tu może nie jest to miejsce o tym, żeby mówić, ale warto wspomnieć. Część pracodawców, słyszymy, nie uwzględnia asystentów pielęgniarstwa, czyli tej grupy magistrów pielęgniarstwa ze specjalizacją. Niewykluczone, że w tych podmiotach leczniczych nie ma wprowadzonego modelu kompetencyjnego i nie przydzielono innych odrębnych zadań i kompetencji dla pielęgniarek posiadających magistra pielęgniarstwa i specjalizację. Ale znowu specjalizację określoną, kierunkową, niezbędną na danym stanowisku pracy. I teraz jeśli nawet pracodawca taki model kompetencyjny u siebie ma przygotowany, to również nie może być to taka sytuacja, że raptem z jednego oddziału wszystkie pielęgniarki będą magistrem pielęgniarstwa ze specjalizacją, a nie będzie znowu innych grup, które będą umożliwiały zróżnicowanie kompetencji w ramach danego oddziału. Co determinuje potrzebę rozwoju umiejętności, bo moim zadaniem było, aby powiedzieć o nowych umiejętnościach pielęgniarek i położnych. O epidemii i zdarzeniach losowych już tu dużo mówiliśmy i między innymi kursy, które w tej chwili przygotowane są przez w ramach projektu, one właśnie odpowiadają na tą największą potrzebę, która stała się udziałem pandemii COVID-19, gdzie wszyscy zderzyliśmy się z nową rzeczywistością, do której tak naprawdę nie byliśmy przygotowani, a tylko umiejętności pozyskiwania i radzenia sobie, umiejętności Polaków, jakie mamy w sobie, takie narodowościowe, sprawiły, że jednak z tą pandemią sobie poradziliśmy. W tej chwili wyciągamy wnioski i mamy szereg różnych możliwości, żeby to nadrabiać, ale również mamy do czynienia z nowymi technologiami, nowymi metodami diagnostyczno-leczniczo-pielęgnacyjnymi. Te nowe technologie, przecież my w tej chwili mamy zasyp rynku, jeśli chodzi o dostępność nowoczesnych technologii. Tu również będą nam się rodziły nowe umiejętności i potrzeba wzbogacania umiejętności pielęgniarek. Nowe metody organizacyjne pracy, poprawa jakości opieki. W tej chwili tak dużo mówi się o opiece koordynowanej w poszczególnych grupach, w poszczególnych, przepraszam, zakresach, w tej chwili opieka podstawowa, ale jakże marzy się nam opieka koordynowana w lecznictwie specjalistycznym, w szpitalach, tam gdzie mamy do czynienia z wielochorobowością, z chorobami rzadkimi, gdzie pacjent często trafia do szpitala i taki koordynator opieki w postaci pielęgniarki jakże byłby pożądany. Więc to tu również jakby jawią się jakby perspektywa nowych potrzeb. No i poprawa efektywności opieki. Program, ten, który realizuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, niewątpliwie ściśle wpisuje się w potrzeby edukacyjne pracodawców.
i w potrzeby organizacyjne. Również wpisuje się w potrzeby zdrowia publicznego. Te nowe umiejętności, te nowe kwalifikacje dadzą nam nowe umiejętności i nowe kompetencje. Teraz tylko pracodawcy muszą zadbać o to, żeby te kompetencje móc wykorzystać, bo to jest wsparcie pracodawców właśnie w budowaniu modelu kompetencyjnego i myślę, że powinniśmy być tym nośnikiem i wymuszać pewne zmiany, które będą się tworzyły w systemie ochrony zdrowia, ale to również wsparcie pielęgniarek w rozwój ścieżki zawodowej. Korzystając z okazji, bardzo chciałam podziękować i te podziękowania na ręce pani prezes kieruję w imieniu wszystkich pracodawców za to, że tych 112 milionów złotych tak naprawdę zostanie włożonych w system ochrony zdrowia na kształcenie pielęgniarek i położnych. Ogromny zastrzyk pieniędzy, za co bardzo serdecznie dziękuję. O, zjeżdża. Skorzystam z tego mikrofonu. Szanowni Państwo, zakończyliśmy tę część naszego dzisiejszego spotkania i konferencji, część wykładową. Niezwykle ciekawe wykłady, bardzo ważne informacje, myślę, dla każdego z Państwa. Powiem tylko, jaki będzie przebieg naszego dalszego spotkania. Otóż zaplanowaliśmy na godzinę 12 briefing prasowy. No też chcemy dziennikarzom przekazać informacje dotyczące projektu, realizacji projektu, idei, która przyświeca właśnie tym kursom, o których Państwo wspominaliście. A o 12.30 rozpoczniemy debatę, systemową debatę z udziałem pani minister Bandych, szefowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odwiedzi nas także pan minister Adam Niedzielski. Liczymy na obecność szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, więc myślę, że będzie to ciekawa debata dla wszystkich z Państwa i zachęcam do pozostania z nami. Natomiast po debacie wszystkich Państwa zaprosimy na lunch i do rozmów kuluarowych. No, jeszcze są dzisiaj warsztaty i bardzo gorąco Państwa zachęcam do tego, aby wziąć w nich udział. Te miękkie kompetencje, o których Państwo wspominaliście, kwestia komunikacji, kwestia rozmowy z pacjentem, te wszystkie rzeczy będą przekazywali specjaliści, eksperci, którzy wiele takich szkoleń prowadzili i myślę, że będzie to dla Państwa niezwykle cenne. A teraz zapraszam na przerwę kawową. Jeśli ktoś zechce przysłuchiwać się briefingowi, zacznie się o 12. Na debatę zapraszam 12.30. Pani prezes, bardzo proszę. Jeszcze pani prezes na scenę, zapraszam. Ja chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wykładowcom, bo powiem tak, szanowni wykładowcy, kieruję tu podziękowanie do czterech osób, które właśnie miały, bym powiedziała, okazję tu zaprezentować bardzo wyczerpujące wystąpienia. Tego oczekiwaliśmy. Ja przyznaję osobiście, że tego oczekiwaliśmy, żebyście Państwo powiedzieli o projekcie. Jak ten projekt przełoży się na podniesienie właśnie kwalifikacji, kompetencji, ale przede wszystkim, co będzie z tego miał pacjent. I myślę, że ten cel został tu spełniony. Jeżeli chodzi o wykłady kuluarowe, na pewno dyskusje też są potrzebne, ale ja również tutaj wszystkich zapraszam na warsztaty, bo na warsztatach będziemy mogli trochę w innej formie uzyskać kompetencje, bym powiedziała, jak promować projekt, żeby nasze koleżanki i koledzy, pielęgniarki, pielęgniarze, położne chętnie uczestniczyły właśnie w tych formach, w tych kursach. Także dziękuję ślicznie, dziękuję pani redaktor i scenariusz jest znany. Dziękuję.
rozpoczynamy nasz briefing prasowy. Mamy jeszcze kilka chwil przed debatą. Czekamy na naszych gości, którzy będą uczestnikami debaty. A cała konferencja naukowa, bo ta pierwsza część już za nami, zakończyła się, dotycząca podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych w kontekście reakcji na COVID-19 i w kontekście przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. O tym mówiliśmy w czasie wykładów, mówiliśmy o kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych, o tym, jak bardzo istotny jest wybór tego kursu. Każdy pielęgniarz, pielęgniarka, położna może wybrać jeden kurs. Mówiliśmy też w tych wykładach o tym, jak istotne jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, bo także wprowadziliśmy rozróżnienie tych pojęć. Więc ja za chwilę oddam głos dziennikarzom, pani dyrektor i pani prezes, ponieważ myślę, że jest sporo pytań, ale takie zdanie wprowadzenia, pani prezes i pani dyrektor. Szanowni Państwo, projekt nasz tutaj wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych rozpoczęliśmy podpisaniem umowy z Ministerstwem Zdrowia pod koniec sierpnia. Faktycznie zaczęliśmy na początku września, już ruszyły pierwsze kursy w ramach tego projektu. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych jest beneficjentem tego projektu. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest partnerem w projekcie. I teraz projekt opiewa na 112 milionów. Mamy w ramach tego projektu przeszkolić 10% stanu pielęgniarskiego, które mamy w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnej Naczelnej Izby. To jest 35 tysięcy. To jest ogromna liczba, bo o tyle jest to zadanie, bym powiedziała, bardzo takie niełatwe, bo tylko do końca przyszłego roku, mamy krótki czas. I w ramach tego projektu mamy 16 kursów, w tym 13 specjalistycznych i 3 kwalifikacyjne. To wszystko jest uregulowane rozporządzeniem w sprawie ustawą oczywiście naszą o zawodach pielęgniarki i położnej, aktem wykonawczym do tej ustawy rozporządzeniu w sprawie kształcenia podyplomowego. I teraz czego dotyczą kursy? Kursy dotyczą, bym powiedziała, one już wcześniej były robione, ale każdy z tych kursów ma moduł covidowy, bo COVID pokazał, że jednak epidemia nas zaskoczyła. I w tej chwili, żeby być lepiej przygotowanym do takich niespodzianek i walką z chorobami zakaźnymi, to ten moduł tutaj wspólnie z Centrum Kształcenia Podyplomowego opracowaliśmy i włączyliśmy do tych kursów. Kursy specjalistyczne to są kursy, które, tak jak mówię, już są. Część kursów trzeba było opracować od początku do końca, o czym pewnie powie pani dyrektor Centrum Kształcenia. I myślę, że zainteresowanie tą formą jest duże, a celem konferencji jest jeszcze rozpropagowanie, dotarcie, poinformowanie naszych koleżanek i kolegów pielęgniarek, pielęgniarzy, że warto uczestniczyć w takim kursie. Jedna osoba może wybrać tylko jeden kurs z tych 16, więc warto się zastanowić, który kurs jest potrzebny, który może deficyt wiedzy na dany temat, bądź możliwość właśnie zrobienia takiego kursu, bo w miejscu pracy będzie on wykorzystany. Także to jest założenie tej dzisiejszej naszej konferencji, rozpropagowanie projektu wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Tak jak wspomniała pani prezes, ten moduł covidowy jest bardzo istotny, bo w każdym z tych kursów ten kontekst jest pokazany, bo też COVID i konsekwencje pandemii COVID-19 pokazały. No właśnie to pytanie, czy pokazały, że ta obecna forma kształcenia podyplomowego jest wystarczająca, adekwatna do tych oczekiwań, czy też wymaga modyfikacji? Szanowni Państwo, dziękuję za takie szerokie wprowadzenie. Pani prezes praktycznie powiedziała wszystko, co ja miałam dodać, to jako partner. Ale tak, odpowiadając na pani pytanie, na ten moment mogę powiedzieć, że tak. Ten model, ten system po modyfikacjach wspólnie z Naczelną Radą, gdzie umożliwiliśmy pielęgniarkom kontynuację rozpoczętego kształcenia i rozpoczęcie nowego kształcenia właśnie na potrzeby COVID-u, sprawdził się, ale na ten moment.
zmiany są potrzebne. Bardzo dziękuję, oddaję Państwu głos. Bardzo proszę, mikrofon jest tutaj na stojaczku, więc proszę podejść i zadać pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Katarzyna Lisowska, Puls Medycyny. Ja chciałam się zapytać o to, czy ten cel, tak jak mówi Pani, ten termin jest dosyć krótki, czy ten cel oczekuje Pani, że się uda? Jak w ogóle wygląda obecnie zainteresowanie pielęgniarek? Czy w ogóle pielęgniarki są zainteresowane tym podnoszeniem swoich kwalifikacji? Te uprawnienia się bardzo zmieniają, pielęgniarka, więc chciałabym się odnieść nie tylko do kursów, ale ogólnie do nabywania przez środowisko nowych kompetencji. To znaczy tak, od zawsze pielęgniarki i położne chętnie uczestniczyły w różnych formach kształcenia podyplomowego, poza tym sympozjach, konferencjach, bo to też poszerza jakby wiedzę. Natomiast te kursy, o których tu jest mowa, nadają nowe kompetencje. I teraz COVID pokazał, że jednak brakło nam troszeczkę kompetencji i to jest tak jakby odpowiedź w tym właśnie, w tych projekcie, jeżeli chodzi o kształcenie, ale mamy jeszcze drugą jakby stronę medalu, o której tu już była mowa na wykładach, że posiadamy wiedzę, umiejętności, w związku z tym kompetencje, a niekoniecznie są one wykorzystane w systemie. Tak naprawdę powiem, że nie zawsze są szyte na miarę te kompetencje. I tutaj trzeba się zastanowić, co jeszcze trzeba zrobić, a mamy odpowiedź nawet w naszej strategii, którą budowaliśmy i w polityce państwa na rzecz rozwoju pielęgniarstwa położnictwa polskiego. Tam są wskazówki. Tu w wykładach już padło, że pielęgniarki europejskie, amerykańskie już nie uczą się przysłowiowego słania łóżka, bo od tego jest personel, który wspierający, pomocniczy, który nie musi być stricte kształcony w akademickim systemie od momentu wejścia do Unii. Natomiast pielęgniarki muszą i powinny przejąć część kompetencji od innych zawodów. Mam tu na myśli naszych kolegów lekarzy, i w sumie w tej chwili nie ma już jakiegoś oporu środowiska lekarskiego, żeby te kompetencje przejmowały pielęgniarki położne. Bardzo często one już są przejęte nieformalnie. Formalnie jeszcze firmuje lekarz, a bardzo często pielęgniarka położna wykonuje te czynności. Trzeba to po prostu bardzo dobrze opisać, usankcjonować, że odtąd dotąd może zrobić pielęgniarka. Ja zawsze mówię, że skoro Ministerstwo Zdrowia mówi o deinstytucjonalizacji, wyjścia po prostu do domu, jeżeli chodzi o opiekę medyczną w domu pacjenta, jest to najtańsza opieka, to trzeba rzeczywiście środowisko przygotować. I tu mam na myśli te kompetencje miękkie, chociażby komunikacja interpersonalna, mamy takie kursy, bardzo fajne i cieszy się dużym zainteresowaniem, ale wiele innych. I tutaj ja mówię, że nie stać nas na to, jako państwo, jako system, żeby nie wykorzystywać kompetencji, które pielęgniarki już mają, ale też trzeba zrobić taki, bym powiedziała, spis, o co jeszcze możemy poszerzyć nasze kompetencje. I tu mam na myśli taki triaż, mając na uwadze system ratownictwa medycznego, POZ-cie nawet. To, co nie musi trafić do lekarza POZ-u, a spokojnie pielęgniarka pracująca w POZ-cie ma kompetencje do wykonania właśnie praktycznie załatwienia pacjenta od początku do końca. Tylko ten trudny pacjent, który musi trafić do lekarza, to powinien do niego trafiać. Mhm. Więc lekarz miałby więcej czasu dla tego pacjenta, bardziej schorowanego. Natomiast pielęgniarka czy położna w POZ-cie jak najbardziej mogłaby dokonywać takiej wstępnej diagnozy. I jeżeli nie musi trafiać od początku do końca, ma też uprawnienia i kompetencje w tej chwili do wypisania recepty, przedłużania leków, pobrania badań,
No także tutaj ta porada pielęgniarska w POZ-cie też jeszcze nie zaistniała. Chcielibyśmy, żeby ona już fizycznie zaistniała, bo rozporządzenie ku temu jest. Bardzo dziękuję. Czy pani dyrektor odniesie się do tego pytania, czy proponujemy kolejne? Prosimy bardzo kolejne. Proszę o kolejne pytanie. Bardzo proszę. Ta Hetmanowska, MedExpress. Chciałam zapytać o poradę pielęgniarską. Co stoi na przeszkodzie, żeby w pełni wykorzystać potencjał tego świadczenia? Tak naprawdę ta porada cały czas się... Agencja Oceny Technologii Medycznej tą poradę cały czas przelicza, ile ona tak naprawdę, na ile powinna być wyceniona. No jak nie wiemy, o co chodzi, często chodzi o pieniądze. Myślę, że to jest jeden z czynników. Myśmy przygotowali, pokazaliśmy Ministerstwu Zdrowia, jak widzimy, jak powinna wyglądać ta porada pielęgniarsko-położnicza. Ministerstwo dołożyło trochę swoich kwestii i stąd w tej chwili no mam nadzieję, że ona lada moment już będzie, bo w specjalistyce ta porada jest już wyceniona. Z tym, że tam ona się troszeczkę chowa, bo specjalistyka to są specjalistyczne gabinety, głównie lekarskie, gdzie pracują pielęgniarki. Ale myślę, że tutaj w POZ-cie będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Piotr Wójcik, MedExpress. Ja chciałbym zapytać o takie coś. Sytuacja w ochronie zdrowia jest zmienna. Wiadomo, te potrzeby się ciągle zmieniają. Chciałbym zapytać, co obecnie determinuje potrzeby pracodawców w ochronie zdrowia? No bo musimy odpowiadać na no, też zmieniającą się sytuację. Ja myślę, że co determinuje, no wiele czynników determinuje tak naprawdę, bo mamy, wiemy to, policzyliśmy, że mamy za małą liczbę pielęgniarek i położnych w systemie, jeżeli chodzi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, bo to jest prawie o połowę mniej niż w Unii Europejskiej i tym bardziej potrzeba wykorzystania bardziej właśnie z tych specjalistycznych umiejętności, które posiadają pielęgniarki, ale jak czegoś jest mniej, to trzeba to racjonalnie wykorzystać. Mamy też w Polsce nierównomiernie nasycenie w personel pielęgniarsko-położniczy. Mamy ścianę zachodnią, gdzie bardzo, bardzo brakuje pielęgniarek i położnych w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest sporo szpitali. Natomiast mamy jeszcze obszary, gdzie personel pielęgniarski, no można powiedzieć, że jest więcej, ale też mamy problem, że nie zawsze pracodawcy chcą zatrudniać, pomimo iż normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych obowiązują, a nadal ze względów ekonomicznych zamiast na przykład 4-5 pielęgniarek na dyżurze są dwie. Więc tu jest problem jest bardzo złożony, a chcielibyśmy, żeby ta jakość opieki była na dostatecznym poziomie jakość udzielania świadczeń pielęgniarskich. No a trudno powiedzieć, że zachowane będzie bezpieczeństwo pacjenta, jeżeli jedna pielęgniarka będzie miała 15-20 pacjentów do opieki, nie jest w stanie wykonać tych zadań. I drugi problem, nadal za mało jest personelu wspierającego, jeżeli chodzi o świadczenia pielęgniarskie. Za mało jest opiekunów medycznych w systemie. Więc to też jest bardzo poważny problem, który rzutuje na jakość kompleksowej opieki nad pacjentem, czy to szpitalnym, czy nawet domowym. Bardzo ja tak proszę. Tytułem uzupełnienia tylko też chciałam dodać, że determinuje zapotrzebowanie pracodawców kilka aktów prawnych, między innymi rozporządzenia koszykowe, ustawach czy podmiotach leczniczych, która mówi o kwalifikacjach, jakie powinna posiadać kadra. Więc to są też takie zewnętrzne uregulowania prawne, które determinują zapotrzebowanie na kształcenie, no i potem zapotrzebowanie na zatrudnienie w podmiotach leczniczych. Bardzo dziękuję. Jeśli mogę się odnieść do pana pytania, ja mówię jako pielęgniarka, jednocześnie jako pracodawca, co determinuje potrzeby pracodawców. Pani prezes była uprzejma wspomnieć o niedoborach ilościowych, o nierównym rozłożeniu kadry, ale mówiąc z perspektywy zakładu, jednostki, jednego podmiotu, powiedziałabym, że nas bardzo ogranicza niedobór jakościowy i ograniczenia jakościowe w kompetencjach kadry. Ta nierówność, niewspółmierność pomiędzy tym, co potrzebujemy, a tym, co na przykład pielęgniarka może. System opieki zdrowotnej to jest wielka maszyna, która nie zmienia się sama.
to ją trzeba bardzo metodycznie, krok po kroku przebudowywać. Podam przykłady. Mamy opiekę długoterminową, sektor opiekuńczy, który jest bardzo, bardzo niedoinwestowany i zaniedbany legislacyjnie. Niektóre rzeczy od 20 lat, które są oczywiste, nie zostały przez ministra ruszone. I dzisiaj mamy pielęgniarkę opieki długoterminowej, która idzie do pacjenta, z którym pracuje kilka lat, pacjenta udarowego, leżącego, stwierdza infekcję, czy to od dróg oddechowych, czy dróg moczowych, powinna zlecić badanie albo moczu, posiewy, klatki piersiowej, musi wrócić po skierowanie do lekarza, często jeszcze odstać w kolejce, żeby łaskawie była przyjęta, wrócić do pacjenta, zorganizować logistykę pobrania tego badania i jeszcze nie ma uprawnień do niektórych leków. To jest no po prostu jakieś nieporozumienie, bo my tracimy czas. W efekcie ten pacjent może zostanie skonsultowany zaocznie przez lekarza, który go widział rok temu. A pielęgniarka, specjalistka, która jest kilka razy w tygodniu, jest ekspertem od jego zmiany stanu zdrowia, ma te kompetencje. To samo dotyczy, nie wiem, POZ-u, mówiliśmy o poradzie. Dlaczego bilanse zdrowego dziecka, ocena rozwoju, do której pielęgniarkę przygotowujemy już na pierwszym poziomie, już nie mówię o drugim poziomie, może być wykonana przez 70-paroletniego internistę w wiejskim ośrodku zdrowia, który dawno nie wie, co to jest dziecko i jak wygląda jego rozwój, ale nie może wykonać pielęgniarka specjalistka pediatryczna. Czyli to są te elementy legislacyjne, które minister jakby nie ciągnie, nie zmienia. To są oczywiście też kwestie kulturowe, lobbingowe i tak dalej, ale o wszystkich musimy nad wszystkimi musimy pracować. Dziękuję bardzo. Proszę. Małgorzata Solecka, Służba Zdrowia i Medycyna Praktyczna. Ja mam takie pytanie w związku z tą informacją, że we wszystkich kursach jest ten moduł covidowy. Chciałabym zapytać, na ile on uwzględnia tematykę szczepień, bo zarówno poziom zaszczepienia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych tym schematem podstawowym, trzecią dawką, ale też opublikowane kilka dni temu badania Komisji Europejskiej pokazują, że w Polsce występuje problem, znaczy może on nie jest jeszcze taki jakiś ogromny jak w kilku innych krajach, z nastawieniem personelu medycznego wobec szczepień, znaczy z poziomem zaufania wobec szczepień. I chciałabym, żeby to jakoś pani prezes rozwinęła. Bardzo proszę. Ja może odpowiem tak. Zgodnie, każda pielęgniarka położna ma pracować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Nikt nie kwestionuje, że najlepszą profilaktyką zachorowania na choroby zakaźne to są szczepienia. Wiem, o czym pani redaktor chce, domyślam się, mówić, czy cały personel, może stan pielęgniarek i położnych jest przygotowany do tego, jak odpierać ataki antyszczepionkowców. Robimy bardzo dużo szkoleń w tym obszarze, konferencji, jak rozmawiać z antyszczepionkowcami. Jeżeli zdarzy się przypadek, że posiądziemy wiedzę, my jako przedstawiciele tych dwóch grup zawodowych i wiemy, to oddajemy sprawę do rozpoznania do rzecznika w stosunku do takiej pielęgniarki czy położnej, bo rzecznik odpowiedzialności zawodowej to jest nasz prokurator i tylko on może takie sprawy rozpoznawać. Myślę, że posunęliśmy się bardzo dużo do przodu i to zrobiła epidemia, bo nie mogliśmy się przez parę lat doprosić przed epidemią, żeby pielęgniarki i położne mogły kwalifikować do szczepień osób dorosłych przeciwko grypie, przeciwko COVID. To rzeczywiście wymusiła pandemia, ale przeciwko też innym jeszcze chorobom zakaźnym u osób dorosłych. Mam tu na myśli chociażby pneumokoki i inne choroby zakaźne. I myślę, że to zrobiliśmy dosyć duży krok milowy, bo już możemy kwalifikować do szczepień. Osoby, które posiadają deficyt wiedzy, bo same w sobie uznały, że jeszcze by więcej potrzebowały, właśnie jest kurs specjalistyczny, kurs szczepień, gdzie mogą sobie wybrać ten kurs i skończyć i rzeczywiście ta wiedza już będzie podana w najnowszym wydaniu i będzie ten deficyt wiedzy, bym powiedziała, zlikwidowany.
Także jeżeli chodzi o szczepienia ochronne, jak najbardziej pandemia troszkę się przyczyniła do tego, że tą kompetencję wreszcie pielęgniarki położne posiadły legislacyjnie. O. Ja mogę tylko też zagwarantować, że eksperci wysokiej klasy, którzy zaangażowani byli w budowanie programów kształcenia, też zawarli taki element, gdzie mimo, że program był zbudowany odnośnie szczepień wcześniej, teraz są z tego roku, ale wykładowca zawsze ma obowiązek przekazywać najnowszą wiedzę, która jest dostępna z badań naukowych i z doniesień naukowych. Bardzo dziękuję, proszę. Katarzyna Wolska, Porozumienie na rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach. Jak już mowa o szczepieniach, chciałam zapytać, jakie mogą być korzyści finansowe dla systemu w wyniku podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych? Chyba nie do przecenienia, bo tu już zostało w wykładach powiedziane, może nie byliście Państwo na wykładach, jeżeli chodzi o dziennikarzy, że jeżeli posiada się kompetencje, umiejętności, a z tych umiejętności wynikają kompetencje do pewnych czynności, których na przykład nie musi wykonywać osoba, lekarz, to zostawmy lekarza do tych bardzo skomplikowanych, a te kompetencje powinien wykonywać personel, przejąć personel pielęgniarski, położniczy, który jest przygotowany. W związku z tym tutaj, jeżeli chodzi o profilaktykę, promocję zdrowia, edukację pacjenta, to jest obszar pielęgniarski, bo to tak naprawdę pielęgniarka położna jest najbliżej pacjenta i to jest takie nasza powinność ustawowa, bo mamy to wpisane w ustawie, ale też mamy ciągłe właśnie to kształcenie podyplomowe, dobrze rozbudowane, a teraz jeszcze jak tak szeroka gama kursów wejdzie, to naprawdę myślę, że grzech nie wykorzystywać tych kompetencji. Jest to tańsze dla systemu również. Mało tego, pielęgniarki położne, jeżeli w deinstytucjonalizacji przejmą opiekę nad pacjentem w domu, tylko chcemy, żeby te nasze świadczenia nie były limitowane, żeby nie było kolejki do opieki długoterminowej, domowej, bo niestety wielu pacjentów może nie doczekać tej profesjonalnej opieki. Także tu muszą być, to już było powiedziane, musi nadążać za tym wszystkim legislacja. Zmiany są nieuniknione. Ja tylko też jeszcze dopowiem, że są ogromne niewymierne korzyści dla systemu, jeśli wykorzystujemy w odpowiedni sposób kompetencje, ponieważ pielęgniarka nie jest samodzielnym pracownikiem systemu, współgra w interdyscyplinarnym zespole. Jeśli jest dobre porozumienie, jest dobra wymiana, znamy swoje kompetencje i swoje umiejętności, wówczas opieka nad pacjentem jest innej jakości, a największą korzyścią dla systemu to jest chyba zadowolony pacjent. Bardzo dziękuję. Zostało nam jeszcze kilka minut na briefing. Bardzo proszę, jeśli jest jeszcze jedno, dwa pytania, to jest czas na to. Piotr Wójcik, MedExpress ponownie. Jak już mówimy o korzyściach, to też warto zapytać chyba o te korzyści finansowe dla samych pielęgniarek. Kompetencje są już duże, po szkoleniach będą jeszcze większe. No a jak to się przekłada na to wynagrodzenie? Na szczęście wielu pracodawców dostrzegło już, co może scedować na pielęgniarki. Oczywiście ciągle to nie jest jeszcze, bym powiedziała, nie są to spełnione te nasze wszystkie oczekiwania, bo chociażby ustawa, nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach pokazała, że nie wszędzie zostały docenione te właśnie kompetencje i umiejętności pielęgniarek, chociażby magistrów pielęgniarstwa i specjalistek, bo najnormalniej w świecie albo pracodawcy dostali za mało środków na to właśnie spełnienie tych wymogów ustawowych, albo mają inne spojrzenie na ten temat, a szkoda, bo tak jak powiedziałam, że grzech jest nie wykorzystywać kompetencji. Poza tym, no jeżeli ktoś podnosi swoje kwalifikacje, daje, bym powiedziała, lepszy produkt, lepszą usługę dla pacjenta, to ma prawo pielęgniarka położna oczekiwać godnego wynagrodzenia. Poza tym za każdą czynnością właśnie tą wyższe kompetencje, to wyższa odpowiedzialność. To trzeba dokonać należytej staranności właśnie w wykonywaniu tych czynności, które są nowymi jakby umiejętnościami nabytymi.
bo największym naszym oceną to będzie pacjent, zadowolony pacjent, że on nie musi stać w kolejce do lekarza, że pielęgniarka przyjdzie i pielęgniarka mu pomoże w takim czy innym problemie i załatwi w zasadzie kompleksowo. No tutaj jeszcze w naszym systemie polskiej ochrony zdrowia dużo trzeba popracować nad koordynacją, żeby skoordynować opiekę nad pacjentem. Pacjent wychodzi ze szpitala, powinien być prowadzony, jakby nie powinien znikać z pola widzenia, żeby on ponownie szybko nie wrócił z powrotem do szpitala. Także nad tym na pewno jeszcze musimy popracować i między innymi te szkolenia powinny nam w tym pomóc właśnie z tych środków unijnych. Bo tu komunikacja na przykład interpersonalna to praca w zespole terapeutycznym. Praca z pacjentem również, z jego rodziną, ale też w zespole terapeutycznym. Więc myślę, że właśnie te kursy przełożą się na wyższą jakość naszych czynności. Dziękuję. Pani dyrektor? No takim jedno zdanie podsumowania. Pani prezes zaczęła, ja dokończę. Kompetencje równają się odpowiedzialności. Za odpowiedzialność muszą mieć odpowiednie gratyfikacje. No i oczywiście w związku z tym satysfakcja z realizacji określonego zawodu i określonych czynności. Bardzo dziękuję paniom. Dziękuję państwu za pytania. Teraz taka krótka techniczna przerwa, bo czekamy na gości debaty. Bardzo dziękuję.
Panią minister Grażynę Ignaczak-Bandych, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pani minister, witamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Bardzo proszę. Proszę. Witamy serdecznie, bardzo proszę. Zapraszam na scenę panią Beatę Guzak, dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, panią Zofię Małas, prezesa Narodowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani prezes, zapraszam serdecznie. Jest z nami pan dyrektor Maciej Karaszewski. Panie dyrektorze, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie. Bardzo proszę o zajęcie miejsc i czekamy dosłownie w ciągu kilku chwil. Pojawi się pan minister Adam Niedzielski, bo już mamy sygnał, że do nas dojeżdża. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Mikrofony są do państwa dyspozycji i rozpoczynamy naszą debatę. Szanowni państwo, panie minister, ta pierwsza część dzisiejszego spotkania to była seria wykładów bardzo interesujących, pokazujących, jak istotne jest kształcenie, podnoszenie kwalifikacji, kompetencji pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych i panów, którzy pełnią funkcje położnych. Więc to była kwestia, którą dyskutowaliśmy w pierwszej części. Ale chciałam panią, i co jeszcze jest istotne? Otóż kiedy mówimy i o kursach, i kiedy przedstawiane były wykłady, ten moduł covidowy, czyli kontekst covidu był bardzo wyraźny i bardzo istotny, dlatego że to, co nam się przydarzyło, pokazało, w których punktach system ochrony zdrowia jest jeszcze niewydolny, pokazało też, jak kompetencje i kształcenie jest ważne pielęgniarek i położnych. I dlatego chciałam zapytać panią minister, jak z perspektywy Kancelarii Prezydenta wygląda kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i jakie znaczenie dla podnoszenia tego bezpieczeństwa mają tego typu projekty, o których dzisiaj mówimy? Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa i ogromnie dziękuję za zaproszenie. Zaproszenie mnie do w tej roli jest dosyć nietypowe, ale jak rozumiem, wynika z tego, że jako szef kancelarii zostałam przez prezydenta skierowana do Rady do spraw ochrony zdrowia i z przyjemnością tymi tematami od 2 lat się zajmuje, a właściwie bardziej się przysłuchuje. Natomiast staram się też na miarę możliwości pomagać. Szanowni państwo, pan prezydent, kiedy podsumowywał, czy też oceniał kolejne etapy naszej walki z COVID-em, to zawsze podkreślał jedną rzecz, że należą się podziękowania i należy się uznanie, dlatego że daliśmy radę, to znaczy pan prezydent mówił wielokrotnie, że wyszliśmy w miarę obronną ręką, bez zaangażowania całego personelu medycznego, także władz, bo to gdyby nie też zaangażowanie władz, nie byłoby tych efektów, ale ludzie, którzy są najważniejszym elementem ciągle jeszcze i na szczęście w ochronie zdrowia, stanęli na wysokości zadania, a nawet więcej. I to chciałam podkreślić na początku. Druga rzecz, jak oceniamy z punktu politycznego sytuację w ochronie zdrowia. Nie ma takiego systemu, proszę państwa, ochrony zdrowia, który zabezpiecza wszystkie potrzeby obywateli. Nie ma i pewnie nie będzie. Natomiast w Polsce mamy taką sytuację, że o czym będzie mówił na pewno pan minister Adam Niedzielski, nakłady rosną, ale też potrzeby rosną. Dlaczego potrzeby rosną? Bo mamy dług zdrowotny zaciągnięty przez lata i to był też powód tego, że prezydent Rzeczypospolitej jako pierwszą radę powołał w tej drugiej kadencji właśnie Radę do Spraw Ochrony Zdrowia i postawił przed nią zadanie, żeby popatrzeć na sytuację zdrowotną Polaków po pandemii, bo już wtedy wiadomo było, że pandemia się kiedyś skończy. Walka z pandemią jest zadaniem rządu, natomiast ta wizja, czy też przewidywanie tego, co nas czeka, zostało przed Radą postawione. I Rada obradowała na wielu spotkaniach, na których przedstawiciele różnych specjalności mówili o sytuacji, czy to jeśli chodzi o cukrzycę, czy o choroby układu krążenia, czy kwestie związane z onkologią. I tam był jeden postulat. Kończył się każdy z referatów takim stwierdzeniem. Profilaktyka. Nie damy rady inaczej
zabezpieczyć sytuacji zdrowotnej Polaków, jeśli Polacy sami się nie zatroszczą o swoje zdrowie, a my im w tym nie pomożemy. Stąd też wsparcie dla wszystkich projektów prozdrowotnych pana prezydenta i ten program dziś prowadzony Zdrowe Życie pod patronatem Pary Prezydenckiej przy udziale jako jedyny chyba w Polsce tego typu projekt, gdzie jest i Minister Zdrowia, i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Ministerstwo Aktywów Państwowych, i PZU grupa. I ten teraz dołączył jeszcze Minister Edukacji, żeby te tematy także się działy w szkole. Więc ta waga jest przywiązywana ogromna. Mamy poczucie, pan prezydent ma poczucie tego, że bezpieczeństwo Polaków to nie tylko bezpieczeństwo militarne, energetyczne, ekonomiczne, ale także, a właściwie przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne. Więc kwestia kształcenia kadr i ten projekt, o którym tutaj mówimy i który się tutaj jest przedmiotem tej debaty, jest bardzo dobrze oceniany. Zresztą list pani prezydentowej i jej patronat nad tym wydarzeniem o tym świadczy. Natomiast myślę, że kadry pielęgniarskie, które zmieniają swoją funkcję w systemie ochrony zdrowia, coraz bardziej się usamodzielniają, to dobrze, bo to jest silne wsparcie dla lekarzy i te możliwości, które jako pacjentka nawet ostatnio szpitala obserwowałam, większą samodzielność pielęgniarek niż w czasach, kiedy to było wcześniej. I te możliwości kształcenia, wyrównywania standardów także europejskich, bo dziś musimy zauważyć jedną rzecz, że służba zdrowia funkcjonuje w systemie krajowym, ale także w systemie międzynarodowym. W systemie międzynarodowym współpracujemy z lekarzami, pielęgniarkami w trakcie pandemii, ale także w trakcie wojny na Ukrainie. Nasi lekarze też tam współpracują, jeżdżą. Więc kwestia wyrównywania też standardów i procedur, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale być może szerzej, to jest niezwykle istotna kwestia i projekt chyba pierwszy taki we współpracy rząd, samorząd. Gratuluję serdecznie tego sukcesu. Znaczące pieniądze, mam nadzieję, że będą jak najlepiej wykorzystane. Bardzo dziękuję. Pani prezes, no właśnie powiedzmy o tym projekcie. Projekt to są też ogromne oczekiwania nas, pacjentów, ale też oczekiwania środowiska. My także w czasie wykładu, przywołam niektóre zdania, które padały, panie profesor, wskazywały na te miejsca, te kwestie w systemie, które pokazują, że niewykorzystany jest potencjał pielęgniarek i położnych. Jakie szanse, nadzieje wiąże pani z tym projektem szkoleń dla blisko, a może nawet ponad 35 tysięcy pracowników ochrony zdrowia? Ja może pozwolę sobie pani minister podziękować jeszcze raz za to, że pomogła nam pani uzyskać, bym powiedziała, patronat pierwszej damy, pani prezydentowej, bo w tak krótkim czasie, bo wiemy, jaka jest procedura, że troszkę się czeka i to proszę przekazać ukłony dla pani prezydentowej, że jesteśmy wdzięczni. To jest duży projekt, to jest ważny projekt dla polskiego społeczeństwa, bo tak naprawdę dla kogóż podnosimy te kwalifikacje? Raz, że mamy ustawowy obowiązek aktualizować wiedzę, mamy ustawowy obowiązek pracować zgodnie właśnie z tą aktualną wiedzą medyczną i ciągle się szkolić, bo świat medyczny nie stoi w miejscu. Przecież są badania, zmienia się bardzo dużo i parę lat temu kończony kurs RKO, mówię, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, a teraz, czy każdy inny kurs wymaga aktualizacji? I ten projekt odpowiada, jest odpowiedzią jakby na te potrzeby, że nie stoimy w miejscu. Postęp wiedzy medycznej jest niesamowity. Mówimy o zespole terapeutycznym, który powinien zaistnieć wokół każdego problemu pacjenta, często i jego rodziny, bo to jest właśnie, my wszystko, co robimy, to robimy dla pacjenta, żeby skrócić, jakby zmniejszyć deficyt dostępności do pacjenta.
dać poczucie pacjentowi większego bezpieczeństwa i żebyśmy szybko mogli zadziałać jako tu personel pielęgniarski, bo to, co zostało powiedziane, jeżeli rozmawiamy, że to, co się da prowadzić i leczyć, czy nawet w okresie terminalnym w domu, to tam powinno zostać. To tam powinna pielęgniarka, położna dotrzeć do tego pacjenta, wyedukować pacjenta, jeżeli jest w stanie, a jak nie, to jego opiekunów, rodzinę. I powinna przede wszystkim cały czas to swoje ustawowe zadanie wykonywać, czyli postawić na profilaktykę. I uświadamiać, ciągle uświadamiać społeczeństwu, że te jednak według, to się nie zmieniło właśnie, Lalonda, to było x lat temu, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, że tak naprawdę w 50-60% to my mamy wpływ na to, w jakim stanie zdrowia będzie nasze społeczeństwo, to znaczy my sami, ale też mamy edukować, przekazywać to pacjentom i jego rodzinie. I ten projekt, który jest, też służy temu, żeby pandemia, która nas zaskoczyła, bo wszystkich zaskoczyła, bo tak spaliśmy sobie spokojnie, dobrych dziesiątek lat. Tak jak mówię, byliśmy bardzo spokojni, że wojna nie wybuchnie, bo jej nie było już ponad 70 lat. Zobaczcie, jak się to zbiegło. Mieliśmy najpierw pandemię, gdzie wszystkich nas zaskoczyła. Był wielki strach, bo też rzeczywiście no, mówi się, że w czasie pokoju szykuje się do wojny. Tak naprawdę troszkę uśpiona była nasza czujność. Choć Światowa Organizacja Zdrowia od 2015 rok, ja pamiętam 16-17 mówiła, że długo już nie mamy żadnej epidemii, ona na pewno przyjdzie. No ale jak jej nie ma, to spaliśmy trochę spokojnie. I rzeczywistość pokazała, że musimy być ciągle przygotowani, musimy stać na baczność. I ten projekt, który jest, wpisał się jakby w nasze potrzeby, bo mamy kompetencje, podnosimy ciągle swoje kwalifikacje, ale patrzymy, gdzie jeszcze jest jakaś nisza, którą musimy uzupełnić, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności. I tutaj każda z tych kursów, 16, posiada moduł covidowy, czyli w ogóle walkę z chorobami zakaźnymi, ale też bardzo bym powiedziała szybka odpowiedź i potrzeba była, że natychmiast myśmy się nie mogli parę lat dobrych doprosić, żeby pielęgniarki położne wykorzystywały już swoje kompetencje, jeżeli chodzi o kwalifikowanie do szczepień osób dorosłych przeciwko grypie, no teraz COVID, a pandemia to wymusiła. Więc tak, ale jak szybko to już było powiedziane na wykładach właśnie, że inne grupy zawodowe też były wszystkie ręce na pokład i szybko trzeba było przeszkolić, żeby dużą populację naszego społeczeństwa wyszczepić. Lekarze nie daliby rady sami. To jest zespół. My jesteśmy naprawdę profesjonalistami i trzeba z tych naszych, bym powiedziała, umiejętności ciągle podnoszonej wiedzy korzystać. To jest wartość dodana dla każdego obywatela. I tutaj ten projekt, no bym powiedziała, jest taki szyty na miarę. Poza tym bardzo się cieszę, że młode nasze koleżanki, pielęgniarki, bardzo chętnie uczestniczą, przynajmniej na razie, w tym projekcie. One mówią, że one idą po wiedzę, bo one dostały to, co powinny dostać w kształceniu przeddyplomowym, chociażby po pierwszym studiach licencjackich, ale one chcą teraz praktycznej wiedzy, a ta praktyczna, one już pracują, one już potrafią sobie ocenić, jakie mają deficyty i teraz dobrze by było podnieść w której formie kształcenia. No, z jednej strony mówimy, że szkoda, bo niektóre pytają, a dlaczego tylko w jednej formie mogą uczestniczyć? No tak projekt ustawiony jest, że niby mogą więcej, tylko już no tak, finanse tak troszeczkę inaczej trzeba ważyć. To pan naczelnik siedzi i się uśmiecha, że to projekt został, no musimy go wykonać tak od A do Z prawidłowo, tak jak został, jak została podpisana umowa. A wiemy, że już mamy chętnych nawet na kilka kursów, ale no to już z innych funduszy. Ale to jest ogromny projekt i też myślę, że to będzie ogromna wartość dodana, jeżeli chodzi o kompetencje pielęgniarek i
Ważne, żeby te kompetencje wykorzystane zostały w praktyce. Bardzo dziękuję pani prezes. Pan dyrektor Maciej Karaszewski, panie dyrektorze. Ciekawe jest też spojrzenie Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika na ten ogromny projekt, bo chyba największy do tej pory projekt, niezwykle istotny, jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pielęgniarek i położnych. Spójrzmy właśnie na taką efektywność finansową tego typu projektu. Myślę o efektywności finansowej dla całego systemu ochrony zdrowia. Jak państwo to widzą? Dzień dobry państwu. Chciałbym podziękować serdecznie za zaproszenie i przeprosić w imieniu pana prezesa, który się anonsował, ale w ostatniej chwili został odwołany, ale nie ze stanowiska, tylko do innych zadań. Ale mielibyśmy zadań. I postaram się tutaj godnie go tutaj zastąpić. Oczywiście, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek i położnych podyplomowe, uważamy, że to dla systemu jest nieoceniona wartość dodana. Tutaj trzeba popatrzeć na taką perspektywę płatnika, jak również to, jak sami realizatorzy usług zdrowotnych potrafią wykorzystać te kompetencje, te nowe umiejętności pielęgniarek i położnych, jak potrafią zarządzać tymi umiejętnościami i podzielić zadania adekwatnie do ich umiejętności pomiędzy między lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i dodatkowymi zawodami, które teraz wchodzą na rynek, tak jak opiekunowie medyczni, którzy tak naprawdę w związku z tym, że większość panie pielęgniarki i panowie pielęgniarze też zdobywają coraz większe kompetencje, umiejętności, mogą zupełnie odciążyć ich od działań tych takich podstawowych przy pracy przy pacjencie. My na razie działamy tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie umiejętności pielęgniarek i ich kompetencji, to wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, w tym widząc narastający ten dług zdrowotny, który pogłębił się w wyniku pandemii, jednocześnie takiego, który powstał w wyniku też samego ograniczenia działalności podmiotów leczniczych, ale też lęku pacjentów przed zgłaszaniem się do poradni, to, żeby wzmocnić rolę pielęgniarki w POZ-cie, zostały wprowadzone od 1 lipca możliwość prowadzenia samodzielnego badania chorób układu krążenia, czyli tak zwanego popularnego HUKA. Niegdyś ona była współrealizatorką z lekarzem, teraz każda pani pielęgniarka może ten program i przesiewowy wśród naszego pacjentów średniego pokolenia, czyli z tym wykonywać. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj zostało udostępnione, jakby patrząc perspektywicznie w zakresie profilaktyki, bo to tu o tym, że kwalifikacja do szczepień została, to została zrobiona, jakby umożliwiona przez panie pielęgniarki, to zostało jakby, wydawałoby się, że zawsze miały te umiejętności, ale potrzeba było być może pandemii, żeby te umiejętności wpisać po prostu do aktów prawnych. To jest pierwszy element, który został wdrożony. Kolejnym etapem, który również jakby bardzo nam zależy na tym, żeby zwiększać dostępność dla pacjentów do różnych świadczeń, jest wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ-cie, bo uważamy, że to jest baza w ogóle udzielania świadczeń i zapewnienia dostępności. I w tym razie tej opieki koordynowanej, oprócz tego, że tam będą budżet diagnostyczny, różne badania, które teraz już lekarz nie będzie musiał kierować do specjalisty, będzie mógł sam zlecić. Tam clue jest takie, że pracuje ten cały zespół, że pracują w zespole wszyscy, prawda? I lekarz wykonuje poradę kompleksową, koordynator jakby wpisuje daty i mówi, co powinno u tego pacjenta być w danym roku przez 12 miesięcy zrobione. I koordynator ustala jakiś grafik, natomiast tu jest bardzo duża rola dla pań pielęgniarek, ponieważ one mają prowadzić wśród tych pacjentów edukację. Witamy pana ministra, pan minister Adam Niedzielski. Dziękujemy za przybycie, bardzo proszę. Witamy serdecznie. Panie dyrektorze, proszę skończyć myśl. Tak. I mają prowadzić, edukować tych pacjentów, co ma nie będzie miało niebagatelne znaczenie w ogóle dla przebiegu chorób przewlekłych u tych pacjentów. Tych chorób przewlekłych są wyznaczone do koordynacji w czterech dziedzinach: kardiologii, diabetologii, pulmonologii.
i endokrynologii. I w każdym z tym prowadzeniu tych pacjentów pielęgniarki przejmą, rzekłbym, nawet wiodącą rolę, bo być może pacjent, lekarz będzie widywał takiego pacjenta raz w roku, ustawiając poradę kompleksową, a panie pielęgniarki będą go prowadziły cały rok. W planach, nie wiem, czy mamy tu przestrzeń jeszcze czasową, w planach mamy jeszcze za wdrożenie 3 kolejnych wizyt takich płaconych fee for service i to będzie najbliższe miesiące, bo to jest już końcówka prac, to jest leczenie ran przewlekłych, porady stomijne i urologiczne. No i tutaj jest jeden z takich jeszcze jednych elementów, których byśmy chcieli, to tutaj jest jeszcze transition care, czyli o co żeśmy tutaj rozmawiali, pacjent, który wychodzi ze szpitala i trochę trafia w próżnię. Dziękuję tutaj jeszcze bardzo. Dyskutowaliśmy też w czasie wykładów, pani prezes, ale to zapytam pana dyrektora, porada pielęgniarska i porada położnicza, bo my cały czas słyszymy, porada pielęgniarska, położnicza to jest fantastyczny jakby model systemowy, żeby wykorzystywać kompetencje pielęgniarek, ale cały czas jakoś nie możemy wystartować rzeczywiście w pełni. Czy to jest kwestia wyceny? Jeśli tak, to proszę powiedzieć, na jakim etapie są państwa działania? Znaczy... Szanowni Państwo, porady pielęgniarskie i porady położnicze w ramach, to rozumiem, że chodzi o te POZ-owskie, nie chodzi o te WOS-ie, co są tam osobne, tylko POZ-owskie. Te porady są świadczeniem gwarantowanym, natomiast my tutaj to staliśmy na stanowisku, że te porady są finansowane w ramach stawki kapitacyjnej, które panie pielęgniarki otrzymują. Specjalne zadania, jak te porady edukacyjne, czy te porady stomijne, czy leczenie ran przewlekłych, tak? No to są zadania, które są specjalne, wymagają dodatkowych umiejętności i takie działalność chcielibyśmy jako NFZ tutaj promować. No tutaj mieliśmy dużą, ta dyskusja trwa od około roku, czy te porady pielęgniarskie i które są wpisane do koszyka powinny istnieć jako osobny element finansowania, czy należy przyznać, że one są finansowane w ramach stawki. No wtedy, gdybyśmy mieli płacić wtedy fee for service, tak, no to wtedy ta stawka kapitacyjna powinna być adekwatnie pomniejszona, więc... Bardzo dziękuję. Za chwilę, Szanowni Państwo, myślę, że jeszcze wrócimy do tego wątku pana ministra. Chciałam już przywitać oficjalnie. Pan minister Adam Niedzielski jest Państwa gościem. Dziękujemy za przybycie, panie ministrze. Może też zacznę od takich podziękowań, bo dzięki pana zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia i także współpracy, wspólnego działania z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, no udało się wystartować z tym projektem, bo dzisiaj jakby pretekstem do naszego spotkania jest projekt, który już zaczął być realizowany. Myślę o kursach, myślę o tym, że cieszy się to ogromnym zainteresowaniem wśród pielęgniarek, położnych i wśród pielęgniarzy także. I też, panie ministrze, drugi wątek, który był dzisiaj poruszany, takie nie w pełni wykorzystanie kompetencji dotychczas i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w systemie. I chciałam pana ministra zapytać, czy ten projekt, czy te szkolenia, które dotyczą ponad 35 tysięcy pracowników, czy one są takim impulsem, który będzie aktywować takie w pełni wykorzystanie umiejętności tej grupy zawodowej? Ja przede wszystkim przepraszam Państwa za spóźnienie, ale prosto z Rady Ministrów, która się przedłużyła, przyjechałem tutaj, a bardzo chciałem być ze względu na pewnego rodzaju okazję do podsumowania, bo projekt oczywiście jest projektem, ale patrzę tutaj na panią prezes Małas, na panią wiceprezes Lodzińską i myślę sobie, jaką drogę my przeszliśmy, nawet nie mówię tutaj o okresie mojego pobytu na urzędzie ministerialnym, ale wcześniej, kiedy jeszcze w NFZ-cie obie panie wchodziły mi na głowę, mówiąc kolokwialnie, żebyśmy w tym kierunku zwiększania kompetencji, ale z drugiej strony wykorzystywania ich, szli jednoznacznie w systemie. I tak naprawdę przez te ostatnie 4 lata, w mojej ocenie, ale mam nadzieję, że panie też podzielą tą ocenę, no my wykonaliśmy pewien skok. To nie jest zmiana jakościowa, to jest zupełnie potężny skok, to jest przeniesienie naprawdę bardzo wielu kompetencji do realizacji na poziomie właśnie personelu pielęgniarek i położnych.
oprócz tego, bo oczywiście kompetencje, projekty, nauka, dostarczanie to wszystko ma znaczenie, ale też zrobiliśmy przeskok finansowy, bo to też warto o tym mówić, że to zwiększenie kompetencji nie może być obserwowane czy analizowane, tak wyrwane zupełnie z kontekstu jako pojedyncza kompetencja, która nas interesuje. To jest cała seria działań, które powodują, że w tej chwili możemy powiedzieć, że zmiana, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich 5 lat, będę mówił, bo te lata jakby bezpośrednio mnie interesują, to jest naprawdę rewolucja. To nie jest ewolucja, to jest rewolucja. I teraz przypomnę może pokrótce, co jest najważniejsze z mojego punktu widzenia. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że wreszcie panie pielęgniarki i panowie i położne mogą dokonywać ordynacji leków. To jest w ogóle fundamentalna, kompletna zmiana, nowa odpowiedzialność. Oczywiście mamy pewną startową listę substancji czynnych, o których rozmawiamy, ale przecież trwają prace nad tym, żeby tą listę poszerzyć. Więc wpuściliśmy czy weszliśmy w obszar ordynacji lekowej i to jest kompletnie jakościowa zmiana, jeżeli chodzi o rolę pielęgniarki. Druga rzecz, i to była ogromna pomoc i w trakcie trwania pandemii i za to naprawdę wielkie wyrazy szacunku i pokłony, no panie pielęgniarki zaczęły kwalifikować do szczepień i szczepić, i to dotyczy w tej chwili już nie tylko COVID-19, ale również grypy, i to są również wpuszczenie w kolejny, no w ostatnim czasie, obszar pomocy medycznej, no który ma fundamentalne znaczenie. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszą różne dyskusje na temat finansów, bo ten spór, o którym przed chwilą tutaj tak bardzo dyplomatycznie dwie strony zaznaczały swoje pozycje, czyli to, na ile różne porady pielęgniarskie o różnym charakterze, bo edukacyjną rzeczywiście wyłączyliśmy, ale na ile one powinny być w stawce kapitacyjnej, a na ile powinny mieć specjalnie przygotowany produkt finansowy, jakieś fee for service, i czy, jak to słusznie zawsze NFZ zauważa, powinno to być mieć odbicie w zmniejszonej stawce kapitacyjnej. Więc to są takie dyskusje, z którymi mamy do czynienia od dłuższego czasu, no i każdy ma swój punkt widzenia, ale przecież podnieśliśmy minimalne wynagrodzenia, i to minimalne wynagrodzenia w zakresach największe te wzrosty, tych, które dotyczą pań pielęgniarek, które jeszcze kształciły się w starym systemie. To była pewna zaległość systemowa, którą nadrabiamy, bo przecież wszyscy mamy świadomość tego, że osoby, które zdobywały w starym modelu uprawnienia jeszcze, gdzie wystarczyło mieć średnie wykształcenie, ale przecież to są osoby, które mają ogromne w tej chwili doświadczenie, które są naprawdę, powiedziałbym, na wszelakie poruczenie, to znaczy zakres kompetencji i doświadczenia jest taki, że mogą podejmować się praktycznie każdego zadania, i podwyższenie wynagrodzenia proporcjonalnie bardziej tym osobom było też docenieniem ich wkładu i dorobku, który w czasie całym tym historycznym no, miał miejsce, jeśli chodzi o pomoc pacjentom. Ale chciałem spuentować zupełnie inną rzeczą, że ten rozwój kompetencji, mam nadzieję, że poczucie po stronie środowiska jest takie, że zarówno ze strony ministerstwa, jak i NFZ-u jest absolutnie otwartość na wszelakie propozycje. Dostosowujemy model finansowy, ale z mojego punktu widzenia najważniejsza jest nasza dyskusja na temat jakości. Jakości kształcenia, jakości świadczenia usług. Ja promuję cały czas ideę, żeby rok 2023, kiedy też, mam nadzieję, projekt ustawy o jakości zostanie przyjęty, o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, to zajawką też po stronie tutaj środowiska jakości jest również ten projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jest projekt, który rzeczywiście ma ambicje pomóc w wykonywaniu zawodu blisko 10% zarejestrowanych pielęgniarek i położnych, więc mówimy tutaj no naprawdę już o projekcie
ogromnej skali, zresztą jego wymiar finansowy sam mówi za siebie, bo to też jest ponad 100 milionów złotych, które trzeba wydać w sposób efektywny, racjonalny i jeszcze z poszanowaniem różnych reguł i wymogów, które pochodzą ze strony Unii Europejskiej, bo to są środki unijne. Więc mam nadzieję, że to ten projekt, że cały ten kontekst zwiększania kompetencji będzie przede wszystkim wyrazem troski i dbałości o jakość, oczywiście na tej ścieżce zwiększania kompetencji i uprawnień. Dziękuję panie ministrze. Pani dyrektor Beata Guzak, bo tutaj jeszcze raz warto podkreślić, że Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych to jest partner, bardzo istotny element całego projektu. Pani dyrektor, no właśnie też zapytam panią o to, jaki pani widzi potencjał w tych szkoleniach. One są opracowane, te kursy, na potrzeby projektu, one w jaki sposób mają szansę wpłynąć na przykład na poprawę dostępności do świadczeń, ale także na poprawę jakości tych świadczeń, o czym pan minister wspomniał. Witam państwa serdecznie ponownie. Szanowni państwo, centrum może zapewnić, że powołało do budowania tych programów kadrę najwyższej jakości, jaka funkcjonuje w naszym systemie. Byli to konsultanci krajowi, eksperci wysokiej klasy i z pewnością programy są przygotowane bardzo dobrze. Świadczą o tym wielokrotne recenzje i współpraca z Naczelną Radą w ostatecznym do 5 elementów. Oczywiście są jasno wyszczególnione umiejętności, do jakich jest uprawniona pielęgniarka, do realizacji jakich świadczeń zdrowotnych, więc każda pielęgniarka, która jest zainteresowana określonym kursem, powinna wiedzieć, jakie nabędzie umiejętności, w jaki sposób wspomoże system. Tak samo jest to informacja dla pracodawców, którzy wyrażają zgodę na uczestnictwo w kształceniu personelu, wiedzą, co im to wniesie do systemu, do danego podmiotu, w którym jest zatrudniona. Wydaje mi się też, że ten przygotowane programy kształcenia odzwierciedlają jak gdyby zapotrzebowanie w kwestii takiego refleksyjnego też podejścia do sytuacji, z jaką zetknęliśmy się w 2020 roku. Czyli ten ogromny stres, ogromna niewiadoma, a mimo to spięcie się i podjęcie działań, które przyniosły pozytywny efekt. Teraz uczestnicząc, to co wcześniej pani prezes mówiła, że młoda kadra jest bardzo zainteresowana tymi kursami, ponieważ wydaje mi się, że to jest pewne takie refleksyjne podejście do zdobywania wiedzy. Coś przeżyłam, coś zobaczyłam, teraz spróbuję zgłębić temat po to, żeby móc w przyszłości bardziej precyzyjnie zareagować na sytuacje, które się wydarzą. Też uważam, że podniesienie kompetencji personelu przez te uczestnictwo w tych kursach no przyczyni się na pewno do dostępności tych świadczeń, bo jak się ma wiedzę, ma się umiejętności, to chętnie się podejmuje wyzwania, które na nas na co dzień czekają przy łóżku pacjenta, a to jednocześnie przełoży się na jakość realizowanej opieki i w efekcie na zadowolonego pacjenta. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Pani minister, bo też w czasie pierwszej części wykładowej poruszony został bardzo interesujący problem. Pani prezes Mała o tym wspomniała też przed kilkoma minutami, a mianowicie pielęgniarki, pielęgniarze, położne jako edukatorzy, jako osoby, które mówią, przekazują wiedzę, informacje, częściowo też kompetencje, szczególnie w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, tak żeby ten akcent przenieść właśnie na tę opiekę domową, na opiekę ambulatoryjną. Wydaje się, że przy takim rozumieniu roli pielęgniarek, także kolejnej roli pielęgniarek ważnej, są naturalnym sprzymierzeńcem przy projektach profilaktycznych, o których pani wspominała, którym pani oddała serce w ostatnim czasie, no ale wychodzą właśnie z Kancelarii Prezydenta i są realizowane bardzo skutecznie. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że projekt, który podnosi jeszcze wyżej kwalifikacje pielęgniarek i położnych, na pewno będzie miał swoją realizację w tych profilaktycznych działaniach. Truizmem jest to, ale chyba to trzeba powtórzyć, że panie pielęgniarki i położne są pierwszymi i ostatnimi osobami, z którymi spotyka się pacjent, nie w sensie ostatecznym, tylko w sensie, kiedy już przestaje korzystać z usług, bo wyzdrowiał. Te rady dawane i porady mają nie do przecenienia
rację, dlatego że są to osoby zaufania. Natomiast my zapraszamy wszystkie osoby, pielęgniarki, pielęgniarzy, położnych, położne i położnych panów do naszego programu, bo w tym programie Zdrowe Życie właśnie chodzi o to, żeby szerzyć profilaktykę nie tylko w miejscu pracy, ale właśnie także w tych miasteczkach zdrowia, na lekcjach, kursach, szkoleniach, w zabawie z dziećmi i młodzieżą, kiedy propagujemy zdrowe żywienie, zdrowy tryb życia, kiedy razem z panem ministrem startujemy rodziny do biegów rodzinnych, żeby to bieg po zdrowie był rzeczywiście biegiem rodzinnym i żeby przynosił efekty. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli chodzi o kwestie profilaktyczne, w których na pewno środowisko odnajdzie swoje miejsce. We współpracy także przy udziale Ministerstwa Zdrowia, Kancelaria Prezydenta pracuje nad ustawą, która będzie nazwaną Centra 75+. Właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej, jak najlepiej pomagać ludziom w ich miejscu zamieszkania, żeby zdezinstytucjonalizować ten system tam, gdzie on instytucjonalnej pomocy niekoniecznie wymaga. I ten projekt będzie na pewno przez państwa środowisko, znaczy państwa środowisko będzie do tego projektu zapraszane. Pracujemy także nad projektem dotyczącym asystencji osobistej osób niepełnosprawnych, więc chodzi o to, żeby jak najwięcej, jak najlepiej i jak najbliżej, czyli pełna, bym powiedziała, nie tylko deinstytucjonalizacja, ale całkowite odinstytucjonalizowanie tego procesu. Bardzo byśmy chcieli, żeby pielęgniarki położne, które o tym była dzisiaj mowa, zyskują tak wiele nowych i kompetencji i zadań, były także sojusznikiem naszych projektów, do czego bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, panie minister. Panie ministrze, też jeden z wątków, który pojawił się w czasie naszego dzisiejszego spotkania, to było w wykładzie pani profesor Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej. Przypomnę, Gdański Uniwersytet Medyczny. Pani profesor, jeśli dobrze sobie przypominam, to pani się posłużyła takim przykładem, znaczy powiedziała pani, że tak jest dobre wykorzystanie kompetencji pielęgniarek i położnych, odbywa się w wielu krajach europejskich poprzez zakreślenie obszarów kompetencji, czyli ścisłe określenie, jakie mamy obszary kompetencji i do jakich obszarów należą poszczególne grupy pielęgniarek, tak a nie inaczej wykształconych. Podała pani przykład Holandii, że tam jest 5 takich obszarów. Panie ministrze, czy to jest jakiś pomysł taki systemowy, żeby, bo często też tu pani profesor podała przykład, pielęgniarki mają kompetencje, ale one nie są w pełni wykorzystane. Robi coś lekarz bądź wielu lekarzy, to kosztuje dużo więcej, niż gdybyśmy wykorzystali kompetencje, które mają pielęgniarki i położne. Myślę tutaj po prostu o takim wykorzystaniu pewnych wzorców z Europy czy ze świata, które mogłyby uporządkować system. Ten przykład holenderski jest bardzo w tym sensie ciekawy, że on w zasadzie, Holandia była takim pierwszym krajem, który postawił na opiekę koordynowaną. Ja mówię nieprzypadkowo o tej opiece koordynowanej, bo dzisiaj między innymi zakończyliśmy negocjacje z lekarzami rodzinnymi na temat w ogóle warunków finansowania w kolejnych okresach, ale te warunki pozwolą, żeby ten model się systematycznie rozwijał. I teraz w opiece koordynowanej, bo jak Państwo popatrzycie na różne działania reformatorskie, które mają miejsce w systemie opieki zdrowotnej, to mamy krajową sieć kardiologiczną w pilotażu, mamy krajową sieć onkologiczną. Wszędzie w tych sieciach, jeśli można tak powiedzieć, koordynacja staje się takim głównym elementem, wartością dodaną, którą dopisujemy, dodajemy do systemu, bo pacjent dostaje pewnego rodzaju przewodnika, takiego formalno-organizacyjnego, ale również no, rozwiązującego bieżące problemy
w trakcie prowadzenia terapii. I to samo dzieje się w gruncie rzeczy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, bo koordynacja, którą tam wprowadzamy, ma generalnie tą samą ideę. I teraz niezależnie od obszaru, w jakim się znajdujemy, to jednym z głównych założeń koordynacji, oprócz oczywiście samego koordynowania, jest zmiana filozofii z takiej reaktywnej systemu na proaktywną. To znaczy, że to do pacjenta się zwracamy, to do pacjenta mówimy, informujemy, zachęcamy, albo do profilaktyki, tak jak mówi pani minister, bo to jest bardzo ważny element w każdym z tych procesów koordynacyjnych, albo po prostu zwracamy się do niego, organizując wizyty, badając czy monitorując bieżący stan, a nie tylko reaktywnie, jak pacjenta zaboli, przyjdzie i otrzyma, że tak powiem, poradę właśnie najczęściej od lekarza. I teraz patrząc na te procesy opieki koordynowanej, tak jak mówię, niezależnie od obszaru, w którym to umieszczamy, to jeżeli chcemy przejść z tego reaktywnego do proaktywnego podejścia, no to tego się nie da zrobić bez środowiska pielęgniarstwa i położnych, bo to na nich ma się oprzeć zmiana filozofii, bo to środowisko pielęgniarek ma docierać na zasadzie właśnie opieki środowiskowej, nomen omen, do pacjenta, zaspokajać jego potrzeby również w ujęciu opieki domowej. Więc ja uważam, że teraz to już nie jest dyskusja o tym, że zwiększajmy pojedyncze kompetencje, zwiększajmy uprawnienia i szkólmy, tylko tak naprawdę apel jest taki, żeby panie przyczyniły się i panowie, pielęgniarki i położne, do zmiany filozofii systemu, żeby z tej reaktywności wizyty pacjenta, porady związanej z jakąś konkretną dolegliwością, którą odczuł, przemienić zupełnie tą filozofię na proaktywną, na docieranie z profilaktyką, na docieranie z zainteresowaniem, z monitorowaniem różnych parametrów zdrowotnych, na docieranie również do środowiska, w którym pacjent funkcjonuje. To są zadania absolutnie tylko i wyłącznie dla pielęgniarek i położnych, bo lekarz raczej będzie siedział w przychodni, bo lekarz będzie udzielał tej porady i ta proaktywność to tak naprawdę jest zaproszenie dla całego środowiska pielęgniarek i położnych do zwiększenia swojej roli w systemie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wiem, że Państwa czas jest ograniczony, też Pani Minister ma ważne spotkania przed sobą. Zostało nam kilka minut i prosiłabym Panią Prezes może o coś w rodzaju takiego podsumowania, odniesienia się też do pewnych poruszonych przez Państwa kwestii, a także Panią Dyrektor Beatę Guzak. Pani Prezes, bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję Panie Ministrze, że dotarł pomimo tak napiętego kalendarza, bo bardzo nam zależało i myślę, że obietnica została spełniona parę miesięcy temu. Ale chciałam też podziękować, bo jest to szansa, ten projekt, ogromna szansa z jednej strony, z drugiej, że jeżeli już rzeczywiście podołamy zadaniu, wcale nie jest łatwe, bo jest krótki czas, ale zrobimy wszystko, żeby ten projekt zrealizować zgodnie z umową. To właśnie nam bardzo zależy na tym, żeby te dodatkowe kompetencje, bo tu wiele osób nabędzie tych dodatkowych kompetencji, zostały wykorzystane w systemie i mamy tak jakby dwa problemy w ochronie zdrowia. Poprawić koordynację, to pan minister się ze mną zgodzi, że ta koordynacja jeszcze zostawia dużo do życzenia i żebyśmy tego pacjenta, który nie musi leżeć w szpitalu albo pomożemy mu w szpitalu, ale wychodzi w środowisko, żebyśmy go nie tracili z oczu i to jest rzeczywiście zadanie dla środowiska pielęgniarsko-położniczego. Tu już rozpoczęliśmy batalię, ale to pan wiceminister Bromber już tutaj się zaangażował z panem prezesem oceny Agencji Technologii Medycznej, że koniecznie muszą ulec jakby zmianie wyceny, na przykład świadczeń opieki długoterminowej. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku, ale my mówimy szerzej, bo skoro ta pielęgniarka pójdzie do domu czy położna, nawet położna, jeżeli jest ciąża fizjologiczna, ale jest jakieś krótkotrwałe zmęczenie ciężarnej, to przecież jaki problem dla położnej
dać orzeczenie o czasowej niesprawności, czyli mówię o krótkotrwałym zwolnieniu lekarskim, czy pielęgniarka, o to zabiegamy. Pan minister już dał zielone światło, to chcielibyśmy pociągnąć dalej. Wejdzie porada i żeby dać kompleksową jakby opiekę pacjentowi, albo żeby nie musiał już iść do lekarza POZ-u i tam jeszcze czegoś się domagać. Druga sprawa to skierowania przez pielęgniarki, to już rozmawialiśmy, bo rzeczywiście pielęgniarki na tyle mają kompetencji, że potrafią na badania te, o których nam bardzo zależy, żeby to nie musiał robić lekarz, bo szkoda jego czasu. On ma na tyle pacjentów, ciągle też narzekają, że jest ich za mało. I tutaj my myślę, że no, nawiązaliśmy już ten kontakt i tą platformę, co jeszcze mamy do zrobienia. I teraz tylko prosimy, żeby może tempo przyspieszyć. Bardzo dziękuję. To jest moja prośba. Pani dyrektor, dwa zdania podsumowania. Szanowni Państwo, przysłuchując się porannym wykładom i wypowiedziom szanownych gości tutaj, no oczywiście uważam, że jedyny kierunek z punktu widzenia dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, żeby spełnić te wszystkie Państwa oczekiwania i oczekiwania systemu, to musimy jak najszybciej dążyć do zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, po to, żeby był taki bardziej elastyczny, bardziej dostosowany do potrzeb środowiska. Bo szanowni Państwo, mimo że teraz mamy wiele aktów prawnych, które regulują nam kształcenie podyplomowe, zapotrzebowanie, chociażby koszyk świadczeń gwarantowanych, nasze kształcenie podyplomowe powinno być oparte o to, co nam dyktuje życie, czyli sytuacje nagłe, które się zdarzają. Powinniśmy w kształceniu, szczególnie właśnie podyplomowym, umieć szybko podjąć działania, żeby dostosować system i kadrę do tego systemu, aby móc realizować zadania zgodnie z oczekiwaniami. I wydaje mi się, że przy wspólnymi siłami, oczywiście tu mamy już pewien stopień porozumienia z Naczelną Radą, wiem, że pan minister też promuje te zmiany, które mają nastąpić w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, przyniosą oczekiwany efekt. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję, ale pozwolicie Państwo, że takim zwieńczeniem naszej dyskusji będzie premiera spotu radiowego, który jest już elementem kampanii medialnej, bo chcemy wszyscy, żeby jak najwięcej osób chciało uczestniczyć w tych kursach. Dlatego będziemy również w takiej formie zachęcać do decydowania się na konkretne kursy. Więc posłuchajmy tego spotu na koniec naszej dyskusji. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka. Między innymi takie szkolenia dostępne są bezpłatnie w ramach unijnego projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Może z nich skorzystać 35 tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych z całej Polski. Skorzystaj i ty. Sprawdź listę kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl. Jestem pielęgniarką. Jestem położną. Jestem pielęgniarzem. Szkolimy się dla siebie i dla pacjentów. Projekt Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych sfinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Siódma oś priorytetowa, wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia POWER na lata 2014-2020. Więcej szczegółów o projekcie na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl. Podoba się Państwu? Będziemy go teraz bardzo często słuchać. Serdecznie Państwu dziękuję, wszystkim naszym znakomitym gościom. Dziękuję za udział w dyskusji. Ja jeszcze przez chwilę zostanę na scenie. Bardzo proszę. Dziękujemy Panie Minister. Dziękujemy Panu Ministrowi. Ja już za chwilę poproszę na scenę Panią Kalinę Gierblińską. Poczekajcie Państwo jeszcze sekundę, ponieważ chciałabym, żeby zaprosiła Państwa na warsztaty, więc może kilka informacji na ten temat. Bardzo proszę, czy Pani Kalina jest? Próba mikrofonu działa. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kalina Gierblińska, jest ze mną Błażej Jurewicz. Zapraszamy Państwa na godzinę 14:30 na
warsztaty z komunikacji w strategii na warsztaty z komunikacji strategicznej, która pozwoli Państwu budować wizerunek pielęgniarki i położnej i wzmacniać wszystkie mocne strony w tym zawodzie. Błażej, może jeszcze coś dodasz? Tak, zależy nam na tym, żeby Państwo swobodnie, bezpiecznie, komfortowo komunikowali silne strony i rolę pielęgniarki położnej w tym systemie opieki zdrowotnej. Serdecznie zapraszam. Do sali Belweder, tak. Nie w sali Belweder, ona jest tam. Bardzo Wam dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na lunch. Jeszcze raz zapraszam nasz...